Dobry wieczór, witamy was serdecznie w środku koszmaru. Ha, 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 ale zanim zaczniemy, zanim przejdziemy do koszmaru, jeszcze ogłoszenia. Witajcie, panowie. Witam was serdecznie w ciągu dalszym naszej historii i teraz kilka rzeczy. Po pierwsze, nie byłoby nas tutaj, nikogo z nas by tutaj nie było, gdyby nie wsparcie naszych oglądających na Patronite. Spalmyto.pl/patronite, gdzie od pewnego czasu, w sensie odkąd pojawił się pierwszy odcinek, pojawiły się też bonusowe materiały, pojawiły się portrety naszych postaci, jest dostęp do Discorda, gdzie są różne szalone teorie, jest ta mapa statku, po którym postacie się poruszają i tak dalej, więc jeżeli chcecie uczestniczyć aktywnie w naszej przygodzie tutaj, próbować rozwiązać zagadkę razem z innymi osobami, które oglądają nasz kanał, no to zapraszamy na nasz Patronite. Jest też wersja podcastowa. Odcinki są długie, więc jeżeli chcecie je sobie powtórzyć albo po prostu, nie wiem, posłuchać w samochodzie albo coś takiego, jest wersja podcastowa spalmyto.pl/podcast. No i są nasze social media. Linki do nich znajdziecie wszystkie w opisie. A co u was? Co tam u was ciekawego? Ktoś ma dzisiaj urodziny? Coś się dzieje? Jesteśmy... wiecie, jak działa czas? Czas działa dziwnie, więc my nagrywamy dzisiaj czwarty odcinek, ale jesteśmy po premierze pierwszego odcinka na kanale, więc... wydaje mi się, że bardzo cieszy mnie to, widziałem, że się wszyscy stęsknili. O, takie odniosłem wrażenie, było to niesamowicie budujące. Miałem wrażenie, że faktycznie mieliśmy długą przerwę z różnych powodów, było kilka z tym problemów. Obiecujemy, że jeżeli, nie wiem, nie stanie się coś kompletnie drastycznego, to taka przerwa nie powinna się w najbliższym czasie powtórzyć. Ale bardzo nas podbudowuje na pewno to, jak widzimy, że ewidentnie czekaliście i my też czekaliśmy i czekaliśmy, żeby zobaczyć, jak wy czekacie i wszystko naraz, więc to bardzo miłe. Tak, w momencie, jak to nagrywamy, to jesteśmy przed premierą drugiego odcinka. Ja jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała premiera drugiego odcinka, gdzie powoli zaczynają się dziać rzeczy i będą mogły się już powiedzieć takie konkretne teorie, tak naprawdę, co się dzieje właściwie, jak to wygląda. No bo po pierwsze mieliśmy głównie bal, nie? Więc czekamy na wasze komentarze też na specjalnym kanale na Discordzie od tego, gdzie wszystkie te rzeczy się dzieją. Ja mam w ogóle wrażenie, że na tym etapie to już pewnie widzowie roztrzaskali wszystko, a my tylko chodzimy sobie dookoła i wyglądamy głupio, a oni już mają dawno wszystko rozkminione i opracowane. Ja mam nadzieję, że wróciliśmy cało i w ogóle z Kopernikonu, gdzie się widzieliśmy z widzami. No właśnie, tak, bo my to nagrywamy przed wyjazdem, wy to oglądacie, jak już przyjechaliśmy i się widzieliśmy, to jest strasznie dziwne. No, mam nadzieję, że było super. Pewnie było. Na pewno było super. Dobra, a propos rzeczy, które są super, po poprzednim odcinku nie mogłem spać do późna, bo byłem podekscytowany myślą o tym, co dalej się wydarzy i co wymyślicie, więc ponieważ też dalej mnie to trzyma i dalej nie mogę się doczekać, to przejdźmy w takim razie do premiery, do nagrania, do przygód w kolejnym odcinku Godziny Zero. Na pokładzie Gwiezdnej Królowej jest cicho. Nie wiecie, jaka byłaby teraz pora dnia? Spaliście może kilka godzin, ale wasze ciała są póki co napędzane adrenaliną i kofeiną. Prowadzicie śledztwo, ale wszystko wokół przypomina sen. Wydarzenia, które was spotykają, coraz trudniej wyjaśnić i są coraz dziwniejsze. Jeden z pasażerów został brutalnie zamordowany, do tego ukradziono nie tylko urządzenie nawigujące okrętem, ale też najwyraźniej, jak dowiedzieliście się ostatnio, dotyczące go notatki. Każdy z was ma również swoje tajemnice, i jedna z nich właśnie wyszła na jaw. Jestem czarnoksiężnikiem. Ale że mówiłeś, że jakiś tam pakt, w sensie, że co, że musiałeś zapłacić, że... Nie no, Varian, rozumiesz. Czarnoksiężnik jest osobą, która korzysta z magii i... No. No i ta magia skąd się musi brać, prawda? Więc ja biorę pakt zawarłem z różnymi siłami natury, które mi te magie dostarczają.
To ja w tej chwili przestawiam, wyciągam ostrze szybko z tego, przestawiam w stronę Landera. Ja się odsuwam. To mówię... Czekaj, chwilę. Skoro robisz coś takiego, to czy Lander zdąży jakoś zareagować, chciałbym się dowiedzieć. Ale to nie jest tak, że ja mu to wbijam czy coś, tylko... Nie, no ale zakładam, że zanim wyciągniesz to ostrze, czy Lander reaguje jakoś na to, że Valeria nagle zaczyna wyciągać ostrze ze swojej... Tak, ja chciałbym swój rapier wyciągnąć i przyłożyć jej do gardła. Dobra, to ja robię trzy kroki do tyłu w ogóle. To ja chcę odbić jego rapier, jeśli będzie, jak się też wyciąga. Bo nie chciałem robić żadnego ruchu, ale skoro takie coś robi, to chcę go zbić albo coś. Chciałeś przyłożyć do gardła, więc ja chciałem dokładnie to samo. Nie, ja chciałem cię wycelować po prostu, nie chciałem ci do gardła przykładać. A, okej, okay, to zrozumiałem, że chcę... Ale może tak być. I ja chcę zrobić dokładnie ten sam ruch, co Valeria, tylko że swoim rapierem. Właściwie co Valeria chce zrobić? Bo już usłyszałem, że chcę mu przyłożyć ostrze do gardła, wycelować, jakby co nie. Próbujesz zrobić tak konkretnie? Chcę w jego stronę wyciągnąć ostrze po prostu, przytrzymać i zapytać o coś. W takim razie jakby widzisz, że Valeria wyciąga ostrze, że nie atakuje cię w żaden sposób do tej pory, więc możesz też po prostu wyciągnąć tak, swoje ostrze. Wyciągam swoje ostrze i w ten sam sposób pokazuję. Ja chcę być poza zasięgiem jakiegokolwiek ostrza. Stajecie naprzeciwko siebie po prostu z wyciągniętymi ostrzami w ciemności. Rozumiem, że gdzieś tam w drugiej ręce trzymacie swoje lampy, czy nie wiem, rzucacie je na ziemię, coś, jak to wygląda? To ja tylko pytam, jaki pakt, z kim, szczegóły? Nie mogę być pewna, że ty nie odpowiadasz za te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły. Możesz być pewna. Nie miałem możliwości tego wykonać. Sama słyszałaś rozmowę kapitana i bossmana. A jaką mam mieć pewność na temat twojej tutaj dobrych zamiarów, Valerio? Nie będziemy rozmawiać teraz o mnie, powiedziałeś, że masz jakiś... Co to za... to rodzina szlachecka, prawda? Skąd pochodzisz? Nieważne skąd pochodzę, chcę usłyszeć, o co chodzi w tym pakcie i z kim jest przede wszystkim zawarty ten pakt. To może być kluczowe. Czarnoksiężnicy podejmują pakty, aby zdobyć siły magiczne. Nie twój interes, kim jest mój patron, ani jakie wiążą mnie z nim. Interesuje mnie to, bo mamy rozłożone ciało człowieka. Co z tego, że zakładasz, że jeżeli jest rozłożone, to w takim razie musi to być, jakby to wskazuje na jakiegoś patrona, twoim zdaniem? Nie wiem i wolałabym mieć więcej informacji. Jakiej potrzebujesz informacji? Jaki to patron? Powiedziałem, o co zawarłem chodzi w tym pakcie? Zawarłem pakt z gwiazdami. Z jakimi gwiazdami? Z na kim? Niebie. Z Duranem Bulsarą? Z kim? Nie, z gwiazdą na niebie. Jestem związany z kosmosem. Nie dogadamy się, nie? Nie dogadamy się. Czy chcesz ze mną walczyć? Nie chcę z tobą walczyć w tej chwili. Czy uważasz, że jestem zdrajcą? Nie jestem do końca pewna, czy jesteś zdrajcą, czy nie jesteś zdrajcą. Dobrze, przekonaj się. Ale jeśli z drugiej uznasz, strony... że jestem odpowiedzialny, możesz wtedy wbić mi nóż w plecy. Nic mi to nie da, jak się teraz pozabijamy tutaj. Równie dobrze mogłam Wariena uznać za wroga i cały czas się tego trzymać. Ale... Sprawa mojego paktu nigdy nie miała wyjść w trakcie tej podróży. To dobra, moja to osobista i prywatna sprawa, nie ma nic wspólnego ani z celem mojego pobytu tutaj, ani w ogóle z niczym. Jakby to wyszło niechcący. Wygląda na to, że ktoś stara się nas ze sobą skłócić. Dlatego rzucił na mnie iluzję, żebym wyglądał jak Varian i dlatego teraz posiada skądś jakieś informacje o mnie i wywołuje u mnie paranoję. Jeżeli damy się tym prostym odruchom, zanim dotrzemy do sprawcy, to sami na siebie się rzucimy. A mówiąc tak trochę z doświadczenia, może, nie wiem, to nie może być ten twój cały patron? O to mi chodzi. Jeśli to jest mój co, sam z siebie? Nie wiem, bo wiesz, mój patron, mówiłeś, że może próbować mnie usunąć, w sensie Zergos, w sensie... Może masz tak samo. Mój patron, że się tak wyrażę, to gwiazda. Nie posiada za bardzo zdolności kognitywnych Varian, takich jak ty czy ja. Jest gwiazdą. Widziałem, jak ludzie robią sztuczki w karczmie. Widziałeś jednorożca teraz przed chwilą. No też, ale poza tym to nie tak, że widziałem dużo o tej całej magii, więc co we wrotach Baldura, czasem ktoś tam na ulicy może rzucił jakiś czar. Komuś przywalił, coś tam widziałem, ale to nie tak, żebym się na tym znał, więc nie wiem, jak się rozmawia z gwiazdami.
To znaczy wiem, że można do nich mówić, gorzej, żeby ci odpowiadały. Niektóre odpowiadają. Okej. Okay. Chyba to Waleria w tym momencie opuszcza rapier i tylko mówi: kurwa, to mnie ugryzie w tyłek, ale nie rozmawiajmy w tej chwili o tym twoim patronie, jeśli nie chcesz tego powiedzieć. Ani o mojej przeszłości, ani o rodzinach, ani, bo to są nieważne rzeczy. Musimy rozwiązać tą sprawę w tej chwili. Ale jeśli to twój patron, to to ostrze skończy w twojej szyi. Jeżeli to mój patron, kiedy. A nie ja, to nie jestem winny temu, Valerio, to po pierwsze. Podpisałeś tak samo pakt! Varian tylko kiwa głową. Varian podpisał pakt z Zargozem, jeżeli Zargoz okazałby się tutaj sprawcą, czy obwiniałabyś Variana? Obwiniałabym Variana. Ma rację. Dlaczego? Nie, jeżeli podejmujesz pewien pakt z dobrymi intencjami, jeżeli obie strony wywiązują się z umowy i nie ma żadnych ukrytych kruczków, wszyscy skorzystają na tym. Tylko wtedy dokładnie sprawdzasz, z kim podpisujesz pakt. Słuchaj, to jest tak jak dostawca wina w karczmie, prawda? Karczma potrzebuje wina, więc musisz zawrzeć pakt z producentem, żeby ci je dostarczył. Tak samo czarnoksiężnicy muszą, żeby dostać magię, muszą podpisać pakt z kimś, kto by mu tę magię dostarczył. To fajnie, masz magię, podpisałeś kontrakt z dzieckiem z gwiazd. To się obróci przeciwko nam. Nie gwarantuję ci, że mogę ci dać 100% zapewnienie, że chcę znaleźć sprawcę tych wszystkich występków tak samo jak ty. Mogę przysiąc na wszystko, co tylko zechcecie. Jestem pewien, że powody, dla których tutaj się znajdujesz, Valeria, też nie były związane z serią morderstw na pokładzie. Dobra, skoro mówiliśmy o patronach, ja tam za bardzo nie wiem, jak żeby twoja cała gwiazda mi coś powiedziała, ale wiem, że mój szef może coś powiedzieć, mieliśmy z nim porozmawiać, prawda? Jeśli żyje jeszcze. Zobaczmy najpierw ten cholerny basen, bo jesteśmy tuż przy nim, jeżeli wskazuje na drzwi. Okej. To jeszcze Valeria, jak się uspokajamy na chwilę, to podchodzi do Variana, tak na boku, i tylko mu lekko do ucha szepta. Albo nie, albo ja też mogę wysłać ten jakieś słowo, nie? Tak, żeby nikt inny nie słyszał oprócz Variana, nie? Nie możesz. Ja nie mogę z tych moich mniejszych rzeczy? To nie jest tego typu dźwięk. Aha, dobra. Możesz wywoływać pewne dźwiękowe, ten, ale nie takie. To podchodzę do Variana i mówię mu na ucho, tak zupełnie z bliska. Jeśli coś zacznie dziać się w związku z tym patronowaniem całym, to ukręć mu łeb po prostu. Bo wszyscy zginiemy inaczej. I to jest wszystko, oddalam się. Chcę coś odpowiedzieć, ale Valeria sobie poszła, więc... Nie, czekam na odpowiedź, oddalam się. Wolę być przygotowana. Już mam coś powiedzieć. Idę. Nie. Dobra. To wejdźmy do tego basenu i zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Stoicie w tym momencie w pomieszczeniu przebieralni, więc musicie przejść jeszcze przez takie pomieszczenie z prysznicami. Rozumiem, że udajecie się w tamtym kierunku, tak? Otwieracie drzwi, przechodzicie przez to proste, oddzielone ściankami. Prysznice tutaj się znajdują. Gdzieś przy jednym z nich widzicie zawieszony taki szlafrok z pokoju, taki biały, puchowy. Najwyraźniej ktoś go tutaj zostawił. Czy był używany, tak? Czy ma jakieś rzeczy w sobie, w kieszeniach, czy coś w tym stylu? Podchodzisz, przeszukujesz go, znajdujesz okulary. Jakie to są okulary? Okrągłe? Rogowe, proste oprawki. Szlafrok męski, damski? Męski. I jakby widzisz te oprawki, jesteś w stanie przypisać, że to mogą być oprawki, które miał Pierre. To nie jest tak, że jest dużo osób z takimi oprawkami na pokładzie tutaj. Wygląda jakby po prostu ktoś podszedł do prysznica i zawiesił obok niego ten szlafrok. Okej, to ja, ponieważ nie widzę, ale widzę, że zatrzymał się Lander, to... I co tam masz? Zobacz. Poznajesz te okulary i pokazuję okulary prawdopodobnie należące do Piera. Nie bardzo. Kiwam na Valerię, żeby podeszła. Zobacz. Prawdopodobnie Pier natknął się na sprawcę i dlatego musiał zostać zamordowany.
Czekaj, ale... Musiał on był być tutaj w tym czasie. A potem był... Po drugiej... Był w basenie, a potem był na dole. Jego ciało, prawdopodobnie jego ciało, albo żywcem został wzięty przez włas. Przez te tunele po tutaj pod podłogą. Przecisnęli go... Dobra, tutaj nie ma tego włazu, nie? On jest dopiero przy basenie. On jest dopiero przy basenie. To ja tylko kiwam i chcę iść tam już. Mhm. Dobrze, podejdźmy szybko do basenu. Otwieracie zatem drzwi. Pomieszczenie jest z jednej strony półokrągłe. Fragment podłogi tutaj jest z tej strony około no, 3 metry powiedzmy. I, no i w kształcie tak jakby obciętego okręgu na półokręgu powiedzmy basen. Dookoła ściany zrobione z takiego przedymionego szkła. Przechodziliście drugą stroną. Jest tu ciemno, rozumiem też bardzo. Jest tu ciemno, tak. Nie ma żadnego oświetlenia. Dopiero jak podnoszę lampę, to widzę wodę, czy coś takiego, tak? Podnosisz lampę, kierujesz ją w stronę wody i widzisz najwyraźniej pozostałą część ofiary, którą znaleźliście tam. Pływającą wszędzie w tym basenie. Natychmiast basen... na lampę, tak żeby przestała świecić na wodę. No, to masz odpowiedź, Varian, gdzie został ubity. Zdejmuję. I jest ciemno, nie widać tego trupa, bo nie trzymam lampy tak, żeby było go widać. Dosłownie zobaczyliście przez sekundę to i Varian odwrócił światło. Valeria się nachyla nad tym basenem i chce sprawdzić, jak wygląda, nie wiem, poziom wody na przykład, jak się tam zmienił, czy coś, czy widać coś. Rzuć na śledztwo. A ja chciałbym poszukać włazu w międzyczasie. Też 11. Rzuć na śledztwo w takim razie. Ja idę za Landerem, żeby patrzeć we włas, a nie w basen. 13. Valeria, oświetlasz basen, zauważasz kilka rzeczy. Po pierwsze... Nie jesteś w stanie znaleźć największego kawałka tego ciała. Wszędzie są po prostu pływające gdzieś wnętrzności. Część wyglądająca jak ściągnięta skóra z ciała gdzieś pływa poniżej poziomu wody. Woda jest brudna od krwi. Różne kawałki po prostu są dookoła pod całym tym basenie. Wygląda jakby to ciało było po prostu kompletnie pocięte. I poziom wody jest dość niski jak na basen tego typu. Trudno ci powiedzieć, jaki był wcześniej, ale wygląda jakby był dość obniżony. Wy rozglądacie się za włazem, ponieważ wiecie, czego szukacie, wiecie dokładnie, gdzie on jest. To no, po chwili na tej części jakby brzegowej na podłodze znajdujecie okrągłą szparę, taką, że jedna osoba mogłaby jakby przecisnąć się przez nią spokojnie. I w jednym miejscu przy krawędzi taką szparę wyglądającą jak te przy drzwiach na karty wejściowe. Dobra, widzicie, jak Variant znowu wyciąga te swoje okulary, zakłada je, zaczepia te swoje sznurki za uszy, znowu wygląda dziwnie, ale chcę patrzeć, cokolwiek widzę na tym włazie, czy jest tam cokolwiek, co zwróciłoby moją uwagę, czy włas jak włas, nikt go nie używał, nie wiem. Ja chcę zobaczyć, czy są ślady lodu albo wody, na przykład wilgoci na... bo domyślam się, że w środku jest drabinka. Nie wiesz, bo nie otworzyłeś włazu, ani nie wiesz, jak go otworzyć, bo nie masz karty, nie? Aha, bo on jest też na kartę. Mhm. Jest jakby jedyne, to co widzisz, to jest krawędź, jakby, że on jest jakby scalony z podłogą. Jakby nie ma jak go chwycić. Uwagę, i szpara, nie ma go nawet jak chwycić, tak, dokładnie. A czy jest nienaruszone? W sensie, czy widać na przykład działanie jakiegoś łomu, albo jakiejś magii na granicach? Obaj na śledztwo po raz kolejny. 9. 12. Oglądacie, nie wygląda to jakby cokolwiek było tutaj naruszone, nie widzicie żadnych rys, niczego takiego. Nie ma tu też zbyt wiele wody na brzegu, więc w sensie na podłodze nie ma zbyt wiele wody. Nie zauważycie nic, co wskazywałoby, że ktoś tędy przechodził. Musimy uzyskać od pani kapitanki klucz dostępu do wszystkiego, inaczej będziemy cały czas napotykać się na ślepe zaułki.
Ktoś zabił typa, zostawił jego części w basenie, drugie pozostałość przepchnął przez włas do... wyciągnął... Ktoś albo coś, bo te rany nie wyglądają jak zrobione przez człowieka. Różne rzeczy się dzieją w porcie, ale trzeba być naprawdę chorym, żeby zrobić coś takiego. Na pewno zwracacie uwagę na to, że o ile w basenie jest pełno krwi i wnętrzności, no to okolice włazu są czyste, tak? Nie wygląda, jakby ktoś tam, nie wiem, ciągnął zwłoki albo coś takiego. Trudno powiedzieć, oczywiście. Zwłoki mogły być przeniesione magią, jak i morderstwo prawdopodobnie było dokonane. Przeniesione z wodą, prawdopodobnie po to, żeby ugasić pożar? Zastanawiające. Musimy jeszcze zobaczyć pomieszczenie z balanserem i porozmawiać z ludźmi. Chciałem się spytać o coś ciebie, Valeria. Tak? Czy w twoim pokoju jest jakiś rodzaj wentylacji czy czegoś w tym stylu? Pod naszymi pokojami przechodzi tunel. Jeżeli sprawca, i wspominałaś, że widziałaś u siebie lód. Jeżeli osoba by na przykład podróżowała albo ukrywała się przez jakiś czas tunelami z tymi żywiołami lodu i następnie przemieszczała się zwykłymi tunelami i jakimś cudem przechodziła obok ciebie, to mogłaby zostawić ten lód właśnie od tych żywiołaków. Wtedy możemy wykluczyć, że wyszła w toaletach, bo tam wtedy jest najbliższe wyjście. Pokazuję to wszystko na mapie palcem. Ja patrzę też na tą mapę, mówię, ale to znaczy, że zostawiłaby też lód w dziewiątce? Znaczy w dziewiątce to jest pokój Valerii, jak dobrze pamiętam, czy ósemka? I tam był lód. Dziewiątka to jest mój pokój. Czekaj, to znaczy w moim by zostawiła też, w tym, gdzie ja z krem siedzę. Nie, bo nie, przechodziłaby przez pokój. Co prawda w moim ja nie dostrzegłem żadnego lodu, ale być może jest jakaś... Być może pokój Valerii jest w jakiś sposób słabszy, być może jest tam jakiś otwór czy coś, przez który ten lód się wydostał. Nie mam pojęcia. Musimy zobaczyć stan tych żywiołaków na dole. Możemy sprawdzić w moim pokoju, jak wygląda sytuacja właśnie z tym przejściem. Może coś tam było uszkodzone. I jeśli będziemy już tam, musimy sprawdzić, czy szef, wskazuje głową na Variena, Variena żyje. Ja bym proponował... Nie wiem, zastanawiam mnie ten Zargos. Raczej nie wygląda na gościa, który by był w stanie coś takiego odwalić. Ale... Przydałby nam się jakiś kawałek łoma albo czegoś takiego. Ta karta, o której mówiliśmy przede wszystkim. Ta karta jest nam potrzebna. Musimy porozmawiać z panią Licz. No dobra, chodźmy tam w takim razie do ludzi i potem pójdziemy do balansera. Dobrze by było, gdybyśmy się mogli rozdzielić, ale na tym etapie nie odradzałbym to. Jeżeli się rozdzielimy, to ktoś mógłby zostać porwany, przechwycony. Podmieniony. Albo wszystko naraz. To idziemy razem teraz do... Na salę balową, bo tam... Na salę balową, gdzie... Przechodzicie zatem powoli, oświetlając sobie drogę przez tą część zabawową, że tak powiem. Wracacie do sali restauracyjnej. No i kierujecie się w stronę tych okrągłych schodów, ślimakowych schodów, które prowadzą w górę. Kiedy idziecie... Zaczyna do was powoli docierać to, że właściwie to macie za sobą kilka godzin snu, dość intensywny wieczór wcześniej. Jesteście, wprawdzie napędza was cały czas adrenalina, kilka kaw, które wypiliście, ale czujecie zmęczenie. Lander, czujesz, że to myślenie zaczyna zaczyna być dla ciebie wysiłkiem. Czujesz, że dużo rzeczy się dzieje w twojej głowie. Masz teorię, rozmyślasz, jak to wszystko powinno wyglądać. Czujesz, że bycie w permanentnym stanie skupienia zaczyna ci trochę doskwierać. To nie jest tak, że musicie w tym momencie padniecie, ale nie wiecie nawet, jaka jest pora, ale czujecie, że jakby ciała zaczynają dawać sobie znać w kwestii zmęczenia.
Wchodzicie, wspinacie się powoli po schodach. Tak jak mówiła kapitanka wcześniej, sala balowa jest całkiem oświetlona, są lampy porozstawiane na podłodze wzdłuż głównego korytarza. Jest tu jeszcze kilka osób. Część pasażerów najwyraźniej udała się w kierunku, jakby udała się odpocząć trochę. Kiedy wchodzicie, widzicie, że Kira, którą wcześniej krótko poznaliście, jedna z osób, które ochraniają tutaj okręt, zwraca uwagę na wasze wejście, ale rozpoznaje was i odwraca się po chwili. Gdzieś przy którymś z barów na podłodze, oparte o bar, siedzą Tia i dziewczyna, półelfka o ciemnych, kręconych włosach, rozmawiają. Ta dziewczyna pracuje jest częścią załogi i kojarzycie prawdopodobnie, że wcześniej zajmowała się podawaniem jedzenia, więc mogliście ją wcześniej zauważyć. Jest Neville, którego też Lander poznał wcześniej, nie pamiętam jak reszta. Byłem przy tym, no. Neville siedzi przy barze, popija drinka, pogrążony gdzieś tam w myślach. Kiedy wchodzicie, akurat Lyndon Moon wygląda jakby robił obchód, ma lampę w ręce, przechodzi przez salę, wchodzi gdzieś w korytarz do przedniej części okrętu. Przy oknach na tarasie widokowym tutaj widocznym stoi kolejna postać. Stojąc bardzo blisko szyby, wydaje się obserwować gwiazdy z rękami założonymi z tyłu. To Ava Morn, którą poznaliście krótko wcześniej jeszcze w mieście. Ma na sobie elegancką suknię, ale jak zwykle we włosach jakieś ozdoby, pojedyncze piórka, gdzieś tam pozawieszane, nadające jej trochę dziwny, mistyczny wygląd. Ogląda gwiazdy. Co robicie? Zargoza nie widzę. Nie widzisz Zargoza. To ja idę od razu do Kiry, która jest tutaj, się zajmuje w takim razie ochroną w miarę. Staję koło niej i tak... Co tam? Szukam mojego szefa, Zergos Krill. Mieszkamy w 12. O, ten gadatliwy. Bo poszedł do pokoju się zrzemnąć. Odchodzę od niej. Reszta? To co, może pójdziemy tam i go przesłuchamy po prostu od razu w pokoju. Powinno być w miarę szybko przejść. Powinniśmy być w stanie stwierdzić, czy jest tym jakiś potencjał na sprawcę. Chciałem jeszcze szybko zerknąć, jak przechodzimy na gwiazdy. Też czy widzę może pewną gwiazdę, która mnie interesuje. Valeria? Po prostu popatrzę w niebo. Nie, to Valeria akurat nie chce w tym momencie nikogo tutaj spytać, chciała po prostu zobaczyć, gdzie są wszyscy, żeby mieć w głowie mniej więcej rozeznanie, nie? Gdzie się znajdują pewne konkretne osoby, ale jej głównym w tej chwili zadaniem, tak jak mówiła wcześniej i to mówiła Varienowi, jest pogadanie z jego szefem i zobaczenie, czy w jakim się w ogóle stanie w tej chwili zajmuje, nie? Szczególnie, że go tutaj nie ma, a on jest jednym z głównych zagrożonych w tej chwili. Lander, podchodzisz do szyby. Czy chcesz unikać Awy, która też ogląda gwiazdy, czy chcesz podejść w miejscu, w którym ona jest? Nie chcę szczególnie unikać, ale nie chcę też zwracać specjalnie jej uwagi w ten sposób. Więc powiedzmy, że podchodzisz w pewnej odległości do szyby. Chcesz po prostu obejrzeć niebo. Niebo. Rzuć w takim razie na naturę bez ułatwienia w takim razie. Też 6. Trudno ci powiedzieć. Jesteś już zmęczony, patrzysz przez tą szybę. Masz wrażenie, że wręcz obraz ci się rozmywa przed oczami. Ale w pewnym momencie czujesz na sobie wzrok czyjś. Obracasz się odruchowo w kierunku Awy, która stoi kilka metrów obok. I widzisz, że ona w momencie, jak podszedłeś, po prostu spojrzała w twoją stronę.
I kiedy wasze oczy się spotykają, rzuć rzut obronny na mądrość. O shit. Rzuca na coś na mnie? Zobaczymy. 12. Kiedy wasze oczy się spotykają, bo to spojrzenie jest niemalże odruchowe. Po prostu zobaczyłeś ruch, po lewej stronie spojrzałeś, ale twój wzrok zatrzymuje się, kiedy wasze oczy się spotykają i przez chwilę, dosłownie przez ułamek sekundy, masz wrażenie, że ją znasz w jakiś sposób, ale to jest... To praktycznie natychmiast mija. To jest trochę takie uczucie, jak czasem budzisz się po śnie, którego nie pamiętasz, ale masz jeszcze w głowie emocje, które się z tym snem związały. Nie pamiętasz wydarzeń, nie pamiętasz, co widziałeś w tym śnie, ale pamiętasz emocje. Patrzysz na nią i przez chwilę czujesz zaskoczenie, gniew, może strach. Przez ułamek sekundy, kiedy na nią patrzysz, widzisz coś takiego, nie wiesz skąd to się... Czujesz coś takiego, nie wiesz skąd to się wzięło w tobie i to praktycznie natychmiast mija. Jeżeli takie miałem odczucie, to chciałbym podejść do niej, przywitać się i udawać taki small talk, czyli spytać ją, o, widzę, że pani obserwuje gwiazdy, co no, słychać? Podchodź w takim razie. Zbliżasz się do niej, ona uśmiecha się delikatnie, po czym obraca się i dalej wpatruje się w gwiazdy. Chciałbym się jej przyjrzeć, czy jej skóra się wydaje, nie wydaje czasem przezroczysta odrobina. Okej, rzuć na śledztwo. 10. Jakiś słaby rzut. Skóra nie wydaje się być przezroczysta ani odrobinę. Dobra. Widzę, że rozkoszujemy się widokiem gwiazd wieczorem. Ona bierze głęboki oddech. Obraca się w twoim kierunku. Patrzy przez chwilę na ciebie w skupieniu i w ciszy i mówi: shit, coraz nie zabija. Tak, coś w tym rodzaju. I patrzy na ciebie cały czas świdrującym spojrzeniem. Tak często spędzam wieczory patrząc w gwiazdy. W Baldur's Gate mam duży teleskop. To zażyło tak źle. Chcesz zobaczyć mój duży teleskop? Chcesz pani zobaczyć, jak już składa mój duży teleskop? Ona uśmiecha się do ciebie uprzejmie i odpowiada tonem takim, jakby prowadziła taką uprzejmą rozmowę na balu. I mówi: panie landerze, jeśli mogę w ten sposób się zwracać do pana. Naturalnie. Czy wśród pańskich zainteresowań znajduje się na przykład okultyzm? I patrzy na ciebie, jak gdyby nigdy nic, tak jakby zapytała o zwyczajne hobby, popularne wśród szlachty. Zdarzyło się może raz czy dwa, że się interesowałem tematem? Przyznaję, nie jest mi kompletnie obcy. Tak. Nie ma moich towarzyszy w okolicy, prawda? Nie. Dobra. Ona obraca się z powrotem w kierunku gwiazd i mówi: czy pan się boi tej sytuacji, w której się znaleźliśmy? Sytuacji się nie boję. Boję się o to, że... Sytuacji jako takiej się nie boję i boi mnie to, że ktoś wie o nas. I odpowiem mu jej zaskakująco szczerze. Ktoś wie o nas, pasażerach tego statku, dużo więcej. I być może boję się odpowiedzi na niektóre pytania, które na niektórych odpowiedzi, które nas czekają w przyszłości. Ona odpowiada ci, wpatrując cały czas się w gwiazdy i rozglądając się nieco, tak jakby czegoś szukała na tym niebie, albo po prostu patrząc w różne kierunki, mimo że gwiazdy wydają się być mniej więcej takie same, niezależnie w którym kierunku spojrzysz, i mówi: wie pan, my sięgamy do gwiazd, sięgamy po nowe rzeczy, tworzymy niesamowite wynalazki. Słyszał pan z pewnością o tym, że bogowie
nasi schodzą czasem, goszczą w naszym świecie, przebywają wśród nas. Niektórzy z nich wcześniej byli tacy jak my. To sprawia, że w jakiś sposób nas rozumieją. Nie są tacy sami jak my, ale wiedzą, jak działamy, wiedzą, jakie są nasze emocje, wiedzą, kim jesteśmy. Istoty, które zamieszkują kosmos? Powiem tak. Tutaj to my jesteśmy gośćmi. A one nas nie rozumieją, nie wiedzą, jak działamy, nie wiedzą, nie znają naszego języka. A to sprawia, że kiedy nas widzą, śmieje się do siebie. To trochę jakbyśmy spotkali na swojej drodze dzieci, obdarzone nieograniczoną potęgą. A my jesteśmy dla nich zabawkami. Zwraca się w twoim kierunku z powrotem i mówi: myślę, że powinniśmy się bać. Znałem kiedyś człowieka, który mówił mi inaczej, który mówił mi, że te władze można to przez to, że nie rozumieją nas, nie mają też od nas wymagań, bo jesteśmy dla nich dosłownie niczym. Ale być może jest jakaś mądrość w tym, co pani mówi. Jeśli pani pozwoli, ja będę musiał się troszeczkę zdrzemnąć, bo oczy mi się same zamykają. Życzę miłego wieczoru. Kłania ci się delikatnie i uśmiecha, ale kiedy odchodzisz, czujesz, że odprowadzę cię wzrokiem. Nie reaguję na to dalej i wracam do moich towarzyszy. Chciałbym powiedzieć, tak podchodzę na nich. Jagger. Jak Anders się zbliża, to ja mówię: i co, gwiazdy ci coś powiedziały? Nie gadałem z gwiazdami, gadałem z panią Awą i lekko wskazuję tam. Co ci powiedziała? Nic nie powiedziała, mała rozmowa, ale zdałem sobie sprawę, słuchajcie, jak się czujecie? Nie jesteście zmęczeni czasem? Może trochę. Będziemy musieli prędzej czy później się zdrzemnąć. Ja wiem, że na pewno będę musiał. I proponuję, z racji tego, że prawdopodobnie na tym etapie sprawca zdał sobie sprawę z tego, że my tutaj go szukamy, żebyśmy spali i ktoś stał na czatach zawsze. Możemy się zmieniać co 2-3 godziny i w ten sposób w miarę zachować czujność, bezpieczeństwo. Hasło mamy wspólne. Jeszcze pogadamy chwilę z Argozem. W razie czego... Słuchajcie, nie wiem, czy nie dobrze by było poprosić Kirę czy kogoś, żeby nie wrzucić Zargoza do aresztu. Ja bym generalnie wstawił kilku naszych pasażerów do aresztu. O, spokojnie. Ja jeżeli... Mamy podejrzenia, ale on cały czas mi płaci właśnie, żeby nie trafić do aresztu ani innych takich miejsc. Nie, no dla, i także dla ich bezpieczeństwa, prawda? Żeby można było bezpiecznie, żeby mogli być w jednym miejscu bezpiecznie, chociaż tutaj. Tak mu to wytłumaczymy. Chociaż z drugiej strony nie jestem pewien, czy bycie w areszcie jest bezpieczniejsze w tym wypadku, jak mamy dwóch typów pilnujących tego aresztu i to niezbyt specjalnie być może kompetentnych. Plus można wyglądać jak się chce. To też prawda. No dobra, może najpierw go po prostu popytajmy o rzeczy. Udajecie się do pokoju Zargoza. Pójdziecie zatem w korytarz oświetlony lampami, no i docieracie do pokoju. Rozumiem, że Varian ma klucze tak, do tego pokoju. Tak, właśnie o to chodzi. Ale najpierw pukam. Pukasz kilka razy do drzwi. Nie ma odpowiedzi. Odwracam się do nich. Poczekajcie, cały czas nie wiemy, czy to, co podejrzewamy, jest prawdą, więc głupio, jak tak po prostu wszyscy wparujemy. Wejdę sam, zobaczę, co się dzieje. Przekręcam klucz i wchodzę. Wchodzisz, jest w środku, jest ciemno. Patrzę na łóżka, jest Zargos, nie ma go. Masz lampę ze sobą, podnosisz lampę i twoją uwagę od razu zwraca to, że nie tylko nie ma go w łóżku, ale też wierzchnia warstwa
łóżka jest podarta i pokryta czymś ciemnym. Tak jakby ktoś rozsypał jakąś sadzę na łóżku. A to raczej nie jest krew z tej odległości, jak widzę. Nie wygląda tak. Okej, to się odwracam, trzymam cały czas lampę. Chodźcie tutaj. Co się stało? Co się stało? Podświetlam bardziej łóżko, żeby pokazać, co się dzieje. I co to jest? Możemy dociec, jak się zbliżymy? Bez dotykania. Tylko jak bliżej podejść i podświetlić. Ja też chciałbym się przyjrzeć dokładnie. Mhm. Rzućcie na śledztwo obaj. To czy nie powinno być ktoś z ułatwieniem, skoro razem sobie pomagamy i się wymieniamy? Jeżeli rzucicie... no to jakby ktokolwiek. 18. 16. Pomagacie sobie, generalnie sprawdzacie. Wygląda to tak, jakby ktoś... Na pierwszy rzut oka wygląda tak, jakby ktoś podpalił to łóżko po prostu, a potem ugasił, tak że ono jakby z góry jest poczerniałe. Wygląda, jakby ktoś zdarł z niego jakby wierzchnią warstwę. Jeżeli się przyglądacie, to widzicie, że ten materac jakby nie ma jego wierzchniej części. Tak wygląda, jakby ktoś ją zdarł i podpalił wszystko, po czym natychmiast ugasił, więc wszystko ma na sobie tą taką czarną maść, tą samą, którą znaleźliście wcześniej przy nas, w którym były pokryte części zwłok. To jest łóżko z Ergoza, bo z moim jest wszystko w porządku. Tak. I nie ma, nie widzę, nie znajdujemy żadnych śladów organicznych, że się tak wyrażę, kawałków jakiegoś ciała, czy krwi, czy czegokolwiek. Nie. Co? Jak tylko patrzę. Co tu się stało? Mieliśmy już lód, wodę, teraz ogień. To nie wygląda ogień. Jak, tak jak wcześniej widzieliście, to nie wygląda do końca jak ogień. To jest po prostu jakaś czarna warstwa czegoś, co jakby nie wygląda to, jakby było spalone. Jest po prostu pokryte czymś czarnym. Ale to jest jakby, to wygląda podobnie do jakiejś sadzy, do czegoś takiego, ale też jakby jest w jakiś sposób inne, no. To Valeria na razie zakłada, że to może być coś po jakimś spaleniu, czymś w tym stylu, nie? Nie dotykacie tego. Jak oni przyglądają się łóżku, to ja chcę się rozejrzeć, czy nasze rzeczy, cały bagaż, który mieliśmy w kajucie, jest na miejscu. No ja nic nie miałem, ale szef na pewno miał swoje rzeczy. Rzuć na śledztwo. 18. Wow. Rozglądasz się na tyle, na ile pamiętasz wszystkie rzeczy, które mieliście. Wszystko wydaje się być na miejscu. Ubrania z Ergoza są powieszone gdzieś na wieszaku. Wygląda, jakby się położył spać. Bez żadnych skrupułów przeszukuję jego rzeczy. Chcę przejrzeć wszystkie jego torby, wszystko, czy znajdę tam cokolwiek. Mam cały czas w głowie potencjalnie to, co powiedział Milander, że ktoś mógł chcieć mnie zabić, więc chcę znaleźć, czy znajdę jakiekolwiek papiery, jakiekolwiek dziwne rzeczy. Widzicie to, jak ja bezceremonialnie rzeczy mojego szefa przeszukuję. Jak ja to widzę, to ja bezceremonialnie zaczynam pomóc Varianowi. Też razem przeszukujemy i próbujemy przeglądać papiery. Z tym, że ja jeszcze dodatkowo chciałbym się przyjrzeć, czy może być w mojej sprawie, na którą przybyłem tutaj na ten statek, nie znajdę jakichś interesujących faktów. Rzućcie na śledztwo. Obej, szukacie trochę innych rzeczy. Jedynka naturalna. 7. Ja też 7, ale bez jedynki. To wiesz co, Valeria też podchodzi i chce zobaczyć. Znaczy, no okej, okay, no możesz rzucić, ale na tym etapie to już trochę sobie przeszkadzacie nawzajem, nie? Ale rzucę. Ona poczekała, aż oni tam zrobią swój bajzel i podchodzi. 16. Lander, no trochę jakby nie wiesz do końca, co on miał przy sobie, ale nie znajdujesz właściwie niczego, co byłoby w jakikolwiek sposób nietypowe. Kilka par ubrań, jakieś tam, wiesz, rzeczy takie kosmetyczne i tak dalej, w zasadzie niewiele. Varian podobnie, jakby nie zauważasz niczego, co sugerowałby jakiekolwiek złe zamiary twojego szafa wobec ciebie. Valeria, oni tam grzebią w tych wszystkich rzeczach, ciebie coś tknęło, żeby przeszukać ubrania, które były powieszone na wieszaku, nie tylko rzeczy jego, które były w torbach, przeszukałaś ubrania i znajdujesz tam jakieś zawiniątko, małą karteczkę. To jak oni cały czas tam przeszukują te rzeczy, nie? Te swoje. No powiedzmy.
to chcę zerknąć, co jest na tej karteczce, ale tak, żeby nikt na razie nie widział. Na tej karteczce znajduje się notatka. Taka pospiesznie napisana. Są tam trzy punkty. Jeden z nich to ile? Pytajnik. Drugi, dogadać się z Moonem? Pytajnik. Trzecie, dużymi literami napisane szybkość. I to jest takim kółeczkiem jeszcze otoczone. Na razie chowam tą kartkę. Ja kończę szukanie. Nic. Też nic konkretnego nie znalazłem, powiem szczerze. No, mam nadzieję, że stary pryk nie kopnął w kalendarz, aczkolwiek duża szansa, że już go więcej nie zobaczymy. Nie wiem, w jaki sposób mógł kopnąć w kalendarz w takim stylu, jak widać po tym łóżku. Może musiał mieć naprawdę dobrą kolację, żeby tak to się skończyło. Nic tutaj więcej nie znajdziemy w tej chwili. Chyba jest jasne na tym etapie, widząc po tym, co widzieliśmy w basenie, że mamy do czynienia z osobą, która jest w stanie przenosić. Zresztą ma balancer, który możliwe, że da się zastosować w ten sposób, że jest w stanie przenosić obiekty i ludzi na różne przestrzenie. Więc możliwe, że został przeteleportowany albo sam się przeteleportował? Interesująco. To ja jeszcze tylko zapytam z ciekawości. Znaliśmy jakiekolwiek pieniądze? Teraz coś, co nam jest potrzebne. To jakby on ma ze sobą swoją jakąś sakiewkę, więc... Jakby już nie żył, to nie dostanę swojej części, więc... Ma sakiewkę, w której znajduje się powiedzmy około 100 sztuk złota, generalnie na bogato. Ja chcę ją wyjąć, ale nie schować gdzieś pod pazuchę, tylko schować gdzieś, nie wiem, w moim łóżku czy coś takiego. W razie jakby wrócił i jednak byłoby w porządku, to bym mu ją oddał, ale nie chcę, żeby jej kraść, ale jakby nie wrócił, no to mi nie zapłaci, potrzebuję pieniędzy. No to jakby... A ty co, Valerio, znalazłeś coś? Nic, co by miało jakieś znaczenie do tej sprawy, jakieś ubrania tylko, takie rzeczy. Rzuć na oszustwo. 21. Dalej, grajcie. A mogę spróbować rzucić na intuicję, czy nie przebiję czasem? Szczęśliwie. Możesz spróbować, czy zauważysz cokolwiek. Nie zauważyłem. Nawet nie rzucam. No dobra, no nic. Troszeczkę stoimy w martwym punkcie z Argozem. Dobra. Skoro już tutaj... No. Tutaj już raczej niczego nie znajdziemy, może pójdźmy po prostu do mojego pokoju zobaczyć, jak ta wentylacja działa i jak te rzeczy, gdzie mógł się ktoś przedostać. Bo sama wcześniej tego nie przeglądałam za bardzo. Może pan, panie Landerze, już zauważysz coś więcej. Możesz mi mówić na ty. Dobra, to idziemy w stronę tego, nie? Mojego pokoju. Otwieracie drzwi, wychodzicie z pokoju. Przechodzicie przez korytarz naprzeciwko. Swoją drogą idąc, zauważacie, że na ścianach, wiecie o tym, jakby zwróciliście na to uwagę już wcześniej, na ścianach co jakiś czas wisiały zegary. Zegary, które jakby wiadomo, w kosmosie nie wiadomo, jaka jest pora dnia, zegary służyły temu. Najwyraźniej zegary były też zasilane z jakiegoś powodu z systemu zasilania, dlatego że na końcu korytarza, którym idziecie w kierunku pokoju Valerii, jest zegar i on stoi. Tak, zwykły, najprostszy zegar, lekko podświetlony, tak jakby wskazówki są, tak jakby były fluorescencyjne trochę, ale stoi, zatrzymał się. Wchodzicie do środka, tak? Tak. Wchodzicie do środka. Pokój jest podzielony na dwie części, taką ścianką działową. Druga część to jest sypialnia. Główna część no to jest prosty, ale elegancki pokój. Co robicie? No, chciałem spytać Valerię o to, w którym konkretnie miejscu widziała lód. To ja mówię, gdzie był ten... Ponieważ ja ten... Tylko już pamiętam, ten pokój jest mniejszy, to nie ma sensu, żebyśmy się wszyscy do niego ładowali.
to ja po prostu stanę przy drzwiach na korytarzu i tak będę zerkał, czy ktoś tu się nie zbliża, ktoś nie chodzi, ale nie będę tam się ładował, bo to... Ja dokładnie wskazuję miejsce, gdzie się pojawił lód. Mhm. Patrząc na mapę, chciałbym się zorientować, gdzie mniej więcej nad pokojem idzie włas. Mogę się to zrobić uderzając laską pod podłogę. Mhm. I chciałbym zobaczyć, czy to miejsce odpowiada przejściu tym pod podłogą. Rzuć na śledztwo w takim razie. 18. Uderzasz laską o podłogę. Tak naprawdę ona jest na tyle gruba, że ciężko ci jest nawet określić na tej podstawie, gdzie jest ten tunel. Ale mniej więcej widzisz go na mapie i miejsce, w którym Valeria wskazuje, że był lód, nie do końca temu odpowiada. Przejście do tej drugiej części sypialnej jest na środku. Na środku ścianki działowej. Mhm. Według mapy po prawej stronie pokoju, jak patrzycie w tamtym kierunku, stoicie w drzwiach, tak? Patrzycie na pokój. Po prawej stronie pokoju powinien iść ten korytarz, ale ten chłodny ślad był mniej więcej, kiedy jakby Valeria wyszła z drzwi i po prostu przeszła przez niego, tak? Czyli jakby był mniej więcej gdzieś w okolicach środka pokoju. Mhm. To ja chciałbym, czy jest jakiś dywan na podłodze? Mhm. Czy jest ciężki? Jest wykładzina, która pokrywa całe pomieszczenie. No. To chciałbym po prostu sobie położyć się na czworaka. Znaczy nie położyć się, ale sobie kucnąć i dokładnie się przyjrzeć podłodze, czy widzę jakieś... Co mogę generalnie znaleźć, co mogę ustalić? Czy widzę na przykład, żeby była w pewnym miejscu naruszona wykładzina? Po prostu chcę się rozejrzeć i się zastanowić, co mogę znaleźć. Zakładam, że to może być ten sam rzut na śledztwo, bo jakby cały czas oglądasz pokój. Przy wskazanym miejscu przez Valerię... Faktycznie jakby to nie jest tak, że podłoga jest już wilgotna, ale wygląda jakby coś było na niej wylane i nieposprzątane, także jakby już trochę jest taka... Jakby w jednym miejscu była lekko zalana, tak? Jakimś płynem, ale poza tym nie zauważasz właściwie niczego poza śladami normalnego użytkowania pokoju, śladami Valerii po prostu. Mhm. Podnoszę się i chciałbym spytać, Valerio, czy masz jakichś śmiertelnych wrogów? Nie musisz mi mówić kogo, ale czy masz jakichś takich, którzy by chcieli cię zamordować? Każdy kogoś takiego ma. Powiedzmy, że mogę mieć. Ja mówię z korytarza. Ja nie. Najmniej z tego, co wiem. Ja też nie wiem o żadnym, który by chciał mnie konkretnie zamordować. Ale mówimy tutaj o statku ogólnie, czy to jest takie życiowe pytanie? Życiowe pytanie, ale czy osoba, którą... Jeśli masz taką osobę, która by cię mogła zamordować, to może spytam w ten sposób. Czy osoba, która by cię chciała zamordować i miała na tyle wpływów i sił, żeby wysłać tutaj kogoś na statek lub być na tym statku incognito lub we własnej osobie? Nie mam zielonego pojęcia. Jestem hazardzistką, każdy ma wrogów w tym zawodzie, więc nie wiem, kto ma jakie dojścia i jak może to wyglądać. Ja się odzywam z korytarza, ale stojąc. Ale to trochę się nie klei. Patrz, ktoś tu był, stawiamy, że to tabaksi, albo ktokolwiek ją udaje, albo jakkolwiek działają te całe iluzje. Był tutaj, kiedy Valeria spała. Przecież mogła ją dziabnąć w każdej chwili i nikt by się nawet nie zorientował. Wszyscy by myśleli, że dalej śpi w swoim łóżku, a leżałaby z poderzniętym gardłem. Chyba że sprawca pomylił pokój. No ale to wtedy nie chciałby zabić Valerii, skoro już przy niej był. No więc dlatego by wyszedł. Ale to dlaczego miałby to być jej śmiertelny wróg? Nie wiem, po prostu próbuję ustalić jak najwięcej informacji. Myślisz, że ktoś nasłał na mnie mordercę, który nagle się zorientował, że może jednak nie i sobie poszedł? Mocząc mi podłogę? Raczej zastanawiam się, czy możesz być potencjalną ofiarą po prostu w tej sprawie. Teraz zastanawiam się o nas wydaje całej mi się, że trójce. W tej chwili każdy z nas jest potencjalną ofiarą. Widzimy, co to się działo z ludźmi. Dobra, ale powiedzcie mi, czy ten cały lód wycieka z tej rury, czy nie? No nie. Rura znajduje się pod podłogą, Varian. Nie wycieka. W tym miejscu i wskazuje mu. Faktycznie jest wilgotnie.
Ale to na to, tyle. To chwila. To znaczy, że ktokolwiek tutaj był, to nie wylazł z tej rury. W sensie nie przelazł przez podłogę, czy jak to tam się robi. Mhm. Tylko ktoś na tu... to wygląda. Czyli cały czas ktoś tu czegoś szukał. Ktoś tu czegoś szukał albo kogoś. Ktoś tu wlazł, tak czy inaczej. Był tu przez chwilę, ktoś, a potem mokry, wyszedł. Kto mógł być przy... Czy mogę zbadać tą wodę, żeby na przykład chlor w niej wyczuć albo coś takiego? W tych śladach, które tam są? No te ślady są już wyschnięte, ale generalnie... Jakiś zapach taki albo coś? Możesz powąchać podłogę, żeby zorientować się, czy te ślady, które już jakby wyschły, jakby czy zostały, czy no, były pochlorowane w wodzie. To wygląda idiotycznie, ale Valeria tak podchodzi do tego śladu i próbuje go powąchać, czy czuć tam chlor. Parian rozumie. Nie dziwi mnie to. Rzucaj na percepcję w takim razie. Percepcja. 9. Nie czujesz chloru. To jest od tych żywiołaków lodu, które się znajdują u samego dołu. Prawdopodobnie ten lód. Skąd indziej mógłby być tylko lód? Że nie sądzę, żeby to był... Ktoś tam się jakoś uwalił tym lodem, wylazł gdzieś tu w pobliżu, ale nie w tym pokoju, gdzieś wylazł nie wiem skąd. No najbliższy właz znajduje się w toaletach. To dobra, tego, to ma sens. Wyszedł z kibla, przyszedł do Valerii, przeszukał jej pokój, albo przeszukała. Ciekło z niej, bo była, wyszła tam z tych wszystkich chłodnic, cokolwiek tam jest. I sobie poszła. Się tak bardzo nie klei. Powiedz mi, Valeria, jak się obudziłaś, bo ty to, jak to wyglądało? Czy ty coś cię obudziło? Coś, jakiś huk, jakiś dźwięk? Nie, to było bardzo dziwne. Miałem zamknięte oczy i wydawało mi się, jakbym czuła kogoś obecność w pokoju, czyjąś obecność, czegoś obecność. Gdy otworzyłam oczy, nikogo nie było, tylko te kawałki lodu, jakiś szron, czy coś w tym stylu, w tym miejscu, które widzicie. Ale byłam przekonana, że ktoś tu był. Wydało mi się, że to sen, tak jak mówiłem ci, gdy się spotkaliśmy wtedy, ale jestem coraz mniej o tym przekonana. Nie, że... to nie był sen. Widzieliśmy później, że ona tu łaziła. Widzieliśmy tabaksi, która chodziła, kręciła się koło twojego pokoju w tej okolicy. Będziesz miał zapytać. Kto był w moim pokoju? Były żywiołaki lodu, tabaksi, wszyscy byli w moim pokoju? Konkretnie... To jest sprawa dla prokuratury, a nie dla nas tutaj rozwiązywać. Ale jak wyszła mokra i ciekło z niej, bo właziła tam, gdzie Lander mówi, że może być i wyszła z tych rur, to pewnie z niej ciekło. Czemu odwracam się i patrzę na podłogę i spróbuję się zastanowić, czy tutaj gdziekolwiek indziej jest mokro, czy to jest tylko w tym jednym dziwnym spocie. Mhm. Bo jeżeli tu jest, to gdzie indziej też powinna być wilgotna podłoga. Rzuć na śledztwo w takim razie. 2. Nie zauważasz nigdzie innych śladów poza tym miejscem. Ale po sugestii Wariana ja mogę się też przyjrzeć, czy można by było jakąkolwiek trasę ułożyć ja z tych mokrych śladów. Możesz próbować, tak. Też śledztwo? Mhm. 26, naturalna 20. Wpadasz faktycznie na to, że to co Varian mówi ma sens i że zaczynasz szukać. Już jakby dokładnie wiesz czego szukać, dlatego że dotykasz wykładziny ręką w tym miejscu. Czujesz, że... No to już jest wyschnięte, ale jakby jej struktura jest naruszona przez to, że ktoś po prostu oblał ją, a potem wyschło. Delikatnie wchodzisz dookoła podłogi, szukasz, gdzie ten trop prowadzi. Widzicie to, tak, że on, że Lander kuca, dotyka... Ja się rozglądam, ale nic nie widzę, ale zdałem się na kolegę. Ja tak... Valeria tylko patrzy jeszcze na to, co robi Lander i mówi... Jeśli chcesz rozwalić tą podłogę albo coś w tym stylu, to proszę bardzo. Ten statek tak wygląda i jest tak przygotowany do rejsu, że zupełnie mnie obchodzi, w jakim stanie go zostawimy. I nie znajdujesz nic. To ja się odzywam. Jakby jesteś przekonany, że jakby jak już to czujesz, to jakby wiesz, czego szukasz, ale i tak nie znajdujesz nic poza tym fragmentem podłogi. Ja się odzywam i mówię. Ja tu żadnego śladu nie widzę. A ty? Tutaj, i powiem ci więcej, Varian, tutaj żadnego więcej śladu nie ma. Jestem pewien, że ta wilgoć znajdowała się tylko i wyłącznie w tym punkcie. Nie było żadnych śladów, nie było żadnych kroków. Jest tylko i wyłącznie w tym miejscu. Przychodzi mi tylko jedna rzecz do głowy. Ten plan, który mamy, jest o kan dupy rozbić i rury są źle narysowane.
No bo ty nie sprawdziłeś, nie? Jakby tylko po planie patrzymy. Znaczy po planie i uderzałem laską w podłogę. I potwierdzi... ja byłem w stanie po lasce. Byłeś w stanie czy nie? Nie byłeś w stanie. Nie byłeś w stanie. Jakby... najwyraźniej ta podłoga jest na tyle gruba, to nie jest tak, że po prostu ona jest pusta w jednym miejscu. Mm-hmm. Najwyraźniej te tunele znajdują się trochę bardziej w głąb, na tyle, że jakby nie jesteś w stanie tego aż tak wyczuć. Nie? Jedyny, co mi przychodzi do głowy. Możliwe, że plan nie jest do końca akuratny. Szczerze mówiąc, budowa tego statku jest wyjątkowo podejrzana i dziwna dla mnie. Wygląda na to, jakby jest ta ktoś, rura. Wygląda na to, jakby to ktoś, jakby ten cały statek został zbudowany po to, żeby można było go łatwo napaść i obrabować. O, czemu mieliby nam dawać wtedy akuratny plan, nie? Skoro ktoś, kto ma... Być może Lord miał dobre intencje, tylko osoba, która projektowała mu statek, była w zmowie z kimś. No nic. Przejdźmy jeszcze do toalet, bo tam wiemy, że jest włas, a przynajmniej tak jest na tym naszym planie. Mm. Bo jesteśmy cały czas w jednym i zbieramy ślady. Więc wracacie na korytarz, robicie kilka zakrętów, oświetlając sobie cały czas drogę lampami, znajdujecie wejście do toalet. Wchodzicie, no znajdują się tam kabiny, na końcu znajdują się drzwi do takich trochę większych kabin, gdzie znajdują się też prysznice. Przy tym wiecie, że raczej nikt z nich nie korzystał, biorąc pod uwagę też, że jakby w samych pokojach znajdują się takie małe łazienki. No ale są też kabiny, toalety i tak dalej. Jest tu w miarę schludnie i czysto i no ale ciemno. Jest tu praktycznie, nie ma w ogóle oświetlenia. Czy potrafimy znaleźć włas? Wiedząc, czego szukacie, bo byliście na basenie, bez większych problemów jesteście w stanie znaleźć włas, który wygląda dokładnie tak samo. Szpara dookoła i tylko taka dziurka na kartę wejściową, żadnej widocznej klamki, ani niczego takiego, jakiegoś uchwytu. Jak się domyślam, to są kafelki wszędzie dookoła. Jest wykładzina tutaj. Wykładzina jest. Mhm. Czy to w takim razie chciałbym w klęczki i chciałbym się dokładnie przyjrzeć, czy jestem w stanie rozpoznać ten samo naruszenie materiału, które było w pokoju Walerii. Rzucaj na śledztwo w takim razie. 19. Po raz kolejny padasz i zaczynasz sprawdzać. Rozumiem, że okolice włazu. Mhm. Nie jesteś w stanie znaleźć niczego takiego. Przy tym w okolicach, jakby przy włazie nie jesteś w stanie znaleźć niczego takiego. Przy tym znajdujesz trochę takich śladów przy ścianie, tam gdzie są umywalki. Zakładasz, że było tutaj po prostu mokro. Trudno powiedzieć, jakby czy to ma coś wspólnego ze sprawą, czy nie. Po prostu wygląda na miejsce, gdzie raz na jakiś czas była rozlewana woda. Ale nie przy samym włazie. Od kiedy Waleria powiedziała, że jest opcja rozwalić podłogę, to od tej pory, no zakładam, że w łazience nie się znajdę, ale od tej pory zaczynam się rozglądać jakimikolwiek ciężkimi narzędziami. Łom, młot, cokolwiek, co by służyło do rozwalania różnego rodzaju powierzchni, tudzież ścian, ja będę szukał od tej pory, więc jakby gdzieś były w zasięgu, to Waryn jest tym zainteresowany. Dobra, słuchajcie, musimy się zdrzemnąć, bo kręcimy się w kółko, nic na razie nie znaleźliśmy. Wydaje mi się, że mój pokój jedyny nie jest naruszony w żaden sposób na tej pory. Nikt w nim nie robił żadnej teleportacji i nikt nim nie transportował żadnych żywiołaków u lodu, więc proponuję, żebyśmy podzielili się na warty 3-godzinne i jedna osoba będzie czuwać, dwie będą spać. Szczególnie, że jest duży. Tylko kręcę oczami tego. Tak, jest duży. Za duży mi dali, kompletnie. Nie mam pojęcia dlaczego. Też nie wiem. I no idziemy z planem, nie? Dokładnie. Mhm. Więc udajecie się w kierunku pokoju. Jak dokładnie wygląda wasz proces spania, że tak powiem? Jak w jaki sposób się ustawiacie? No masz jedno duże łóżko w pokoju ustawione, nie? No to możemy po prostu spać, jakby dwie osoby mogą spać równocześnie. Nie będzie ze mną spał. Idę do swojego pokoju, który jest naprzeciwko, wyciągam materac ze swojego łóżka. Mhm. No, gentleman jeden. I wracam z powrotem do pokoju i rzucam to na podłogę. Bardzo, bardzo elegancko, Varian. Ja tylko kiwam głową.
z aprobatą tego pomysłu. Dobra. Więc no to dwie osoby śpią i jedna czuwa na warcie. W momencie, kiedy kończy się warta, no to ona idzie spać i jedna z śpiących do tej pory czuwa. I tak, żeby wszyscy mieli... trochę snu chociaż, no. Sześć, powiedzmy, godzin snu. No z tym, że się zmieniamy, nie? Zatem udajecie się do pokoju Landera. Faktycznie jest większy. Nie wydaje się być jakiś bardziej luksusowy niż pozostały, po prostu jest większy. Ustawiacie się tak, jak mówiliście, i czy w jakiej kolejności są warty, że tak zapytam? No ja bym chciał później, dlatego że czuję zmęczenie i głowa mnie boli, jako Lander, nie jako Adam. Więc proszę o to, żebym ja jako pierwszy mógł się klapnąć. Ja czekam na propozycję. Ja chcę odpoczywać wtedy, kiedy będzie Varian odpoczywał. Bo się bezpiecznie czuję, będąc... No w którymś momencie i tak będzie. Aha, no tak, a no tak. Dobra, to nieważne, to ja, jakkolwiek. No jakkolwiek, po prostu. I dobra. Tylko, że Varian, żeby jako pierwszy, żeby... Dobra. To ja siadam, tak, zamykam drzwi i siadam tak plecami do drzwi. Mhm. Rzućcie wszyscy rzut obronny na kondycję, żeby zobaczyć, na ile zmęczenie daje wam się we znaki. 9. 20. 14. Mhm. Najgorzej. Siedzę oparte drzwi, ale tak... To jeszcze ten, Valeria w tym czasie przynosi jeszcze, jak widzi w momencie, gdy śpi też z Varianem, to przynosi mu poduszkę i mu daje po prostu, idzie dalej spać. Jak widzi, jak on tam się męczy. Zanim to nastąpi. Jesteście zmęczeni, zmęczone też. Z jednej strony emocje, kładziecie się i cały czas macie w głowie, o co tu chodzi, co się właściwie dzieje, ale z drugiej strony organizm jest po prostu wycieńczony. Varian, siadasz przy drzwiach, jest ciemno, nie wiem, czy zostawiasz sobie jakieś światło? No tak, lampę trzymam przy sobie, a sam jestem tyłem do drzwi. Ja się zapieram o drzwi, jakby ktoś wszedł, to musiałby mnie ruszyć, a sam widzę pokój, który jest oświetlany lampą. Warta zaczyna się od ciebie, co sprawia, że jakby to zmęczenie jeszcze bardziej ci dokucza, tak? Jakby wszyscy już się kładą, widzisz, jak wszyscy się kładą, ale to nie jest dla ciebie pierwszy raz, tak? Wiele razy no, miałeś taką robotę, a nie inną, tak? Powoli zasypiacie. Lander. Masz sen. Orientujesz się w pewnym momencie po prostu, że jakby jesteś świadomy, ale to jest ewidentnie sen. Ewidentnie jakby czujesz, że wszystko, co widzisz, jest jakby nieco rozmyte, że twój umysł działa powoli. Widzisz pojedyncze rzeczy. Widzisz gwiazdy przed sobą. Pełno gwiazd. Tak jak kilka razy, kiedy patrzyłeś przez okna statku. Robią niesamowite wrażenie oglądane z tego miejsca. Przez chwilę jakby zatrzymujesz się w zachwycie, ale orientujesz się, że patrzysz na nie przez szybę. Widzisz odbicie jakiegoś światła i odruchowo zerkasz przed siebie i widzisz odbicie. Kiedy widzisz to odbicie, czujesz, że twoje serce nagle zaczyna bić nieco szybciej. Bo to nie jest twoje odbicie. Ale znasz te osoby. Spędziłeś blisko tej osoby wiele lat. Mocna, ostro zarysowana szczęka. Białe włosy. Głębokie spojrzenie. Z jednej strony trochę karcące, z drugiej wymagające. Kiedy patrzysz w szybę, widzisz nie swoje odbicie, ale widzisz twarz swojego dawnego mistrza, którego myślałeś, że już nigdy nie zobaczysz. Patrzysz w jego czy swoje oczy? Znaczy, i... to jest tak, jakbym... To przepraszam, czy ja chcę jedną rzecz zweryfikować. Czy ja patrzę w odbicie i to jest tak, jakbym widział siebie jako jego, czy jakbym widział tak, go za tak sobą? Tak, jakbyś był nim po prostu. Okej. Okay. Patrzysz w swoje, jego oczy i czujesz, jak twoja ręka unosi się, tak jakby sięgając w jego kierunku. I nagle szyba przed tobą pęka. Widzisz,
rozbicie. Nie słyszysz niczego, ale widzisz, że pęka. I czujesz, że nagle gwiazdy zaczynają cię przyciągać. Po prostu jesteś targany przez nie, przed siebie. Przez dosłownie ułamek sekundy czujesz, że w twoich płucach zaczyna brakować powietrza. I nagle zyskujesz świadomość z powrotem. Jesteś w swoim pokoju, leżysz na łóżku, jesteś zlany zimnym potem, oddychasz ciężko. Łapiesz powietrze do płuc. Variant, ty też się orientujesz nagle, że widzisz poruszenie na łóżku, gdzie Lander ewidentnie zaczął się ruszać, nabrał głęboko powietrza. Jakby siedzisz przy lampie cały czas. Może na chwilę odpłynąłeś, trudno powiedzieć, ale jego nagły ruch zdecydowanie zwrócił twoją uwagę. Ja wstaję, ale tak patrzę się w tamtą stronę, nie wiem. I pytam na cały pokój. Zły sen. Koszmar. Tak, przeszłość. Chyba przeszłość. Nie jestem pewien, czy to była przeszłość już. Czy po prostu mózg płata mi figle. Kładziesz rękę na czole, czujesz, że jesteś cały mokry, że jesteś cały zimny. Po prostu to wyjątkowo wpłynęło na ciebie, że tak powiem. Fizycznie. Nigdy nie powinienem był siadać na pokładzie tego statku. Widzisz, jak pierwszy raz chyba Variant się zaśmiał w ogóle. I mówię, chyba dotyczy każdego z nas. Wiesz co, kosmos to nie są przelewki, to nie jest coś, że możesz sobie zrobić taki rejs po gwiazdach, gdzie sobie oglądasz. Tutaj są siły i prawa, które w ogóle nas nie dotyczą i które w ogóle nie mają nic wspólnego z ludzkością. Bardziej głupio, że się tu znalazłem. Gwiazdy są najpiękniejsze, kiedy patrzysz na nie z oddali przez teleskop. I tylko nawet wtedy. Przez teleskop nie planuję ich oglądać. No tak, żebyśmy tylko wyszli stąd żywi. Czy Valeria śpi? No jeżeli rozmawiacie, to zakładam, że może się zorientować, że... Valeria się może zorientować, że rozmawiacie. Zależy, Valeria, czy uważasz, że lekko śpisz? Lekko śpię. Ale ile już spałam? To jest ważne. Niezbyt długo. Cały czas jest warta Variena, więc... No nie wiem. Wiesz co, to nie. To Valeria spała. Nie musi wszystkiego słyszeć. Ile trwała już? Ile już jest mniej więcej warty Variena? Nie mamy żadnego sposobu odmierzenia czasu, więc to jest takie umowne w tym momencie. Trudno powiedzieć, ale no Varien czujesz, że tak, nie wiem, no minął jakiś czas. 2 godziny, może 3, może coś... Trochę już siedzisz tutaj. Przy tym chyba ci się przysnęło w pewnym momencie. Wiesz co, Varian, ja ciebie zmienię w tym momencie. I tak teraz nie usnę przez jakiś czas, a tobie się też przyda trochę snu. Okej. Po takim śnie. I chciałbym pójść szybko, tylko poczekaj sekundkę, bo przepłuczę twarz, bo cały się tutaj spociłem. I chciałbym szybko pójść do łazienki swojej małej, pokojowej i przepłukać twarz z potu. Wchodzisz do łazienki. Podchodzisz do lustra. Patrzysz przez chwilę w swoje oczy. Pamiętasz dokładnie to spojrzenie, które nastąpiło w twojej głowie jeszcze przed chwilą. No ale opłukujesz twarz, czujesz się trochę lepiej po tym. Dobra, więc idę zmienić Variana, Varian idzie spanko. Ja się walę na wyrko i tyle. Reszta nocy przebiega bez problemów. Valeria śpi jak głaz do momentu, w którym zostaje obudzona i no jak rozumiem jako ostatnia pełni wartę. No w pewnym momencie czujecie, że wasze siły w miarę wracają, więc no jakby trudno wam określić, tak jak wcześniej ustaliliśmy, trudno wam określić jaka jest pora dnia, co w pewnym stopniu utrudnia jakby ustawianie sobie kalendarza dziennego, no ale w pewnym momencie czujecie, że tak, okej, okay, zdrowy sen macie ze sobą i jesteście w stanie zebrać myśli z powrotem i jakby instynktownie wszyscy budzicie się mniej więcej w podobnym momencie. Okej, okay, mam do ciebie pytanie, Varian, bo jesteś tutaj i to zadaję pytanie tak, nie ukrywam tego w żaden sposób, więc Valeria też Varian się zgramala z łóżka akurat. Czy wiesz może, z kim ostatnio spotykał się Zargos przed wypadkiem? Poza tobą oczywiście.
Varian sprawdza notatki swojej głowy. On z Timbolinem, z tego co pamiętam, gadał jak wychodził. Mhm. Nie przypomniałem sobie, żeby ktoś tam jeszcze był. Okej. Okay. Na pewno, co powinieneś pamiętać w trakcie balu, ale no nie wiem, na ile... No oni wyszli i on wyszedł z Timbolinem razem. Hmm? Tak, wyszedł z Timbolinem, tak. To mówię właśnie. No, majordomo, Timbolin z nim poszedł. Tak. Oglądałem przez jakiś czas, patrzyłem, czy ktoś za nimi nie lezie, ale nikogo nie zauważyłem. A czy wiesz, w jakiej sprawie poszli? Nie mam pojęcia. Potem przyszedł Zergos, powiedział mi, że idzie spać, poszliśmy spać. Potem kazałem mu siedzieć w pokoju, żeby było bezpiecznie. A potem przyszliśmy i powiedziałem mu, że poszedł na salę balową, żeby, bo tam ludzie poszli, więc żeby tam siedział. I to był ostatni raz, jak go widzieliśmy, ktokolwiek. Czyli tak, czyli ostatnią osobą, którą się kontaktował, był Timbolin. Czy słyszałeś może o tym, żeby miał się skontaktować z kimś jeszcze w międzyczasie? Na przykład, czy mógłby się skontaktować z kimś w czasie, kiedy ciebie nie było w pobliżu? Nie wiem, gdzie poszedł z Timbolinem, ale poza tym był w pokoju, a potem polazł na salę balową. Nie wiem, kogo tam mógł spotkać, bo nas tam znowu nie było. No tak, dobra. Może na sali balowej znajdziemy więcej wskazówek. No to chyba idziemy. Chyba, że Valeria chce się przyznać do czegoś w tym momencie. Nie, okej. Okay. Wychodzicie zatem z pokoju i kierujecie się do sali, tak? Mhm. Kto otwiera drzwi? Kto pierwszy? Ja może wyjdę jako pierwszy. Naciskasz klamkę, otwierasz drzwi. Wychodzisz na korytarz i orientujesz się, że kiedy otwierasz drzwi, to wylatuje z nich jakiś świstek papieru i ląduje na podłodze. Moich drzwi, mojego pokoju. Mhm. Wygląda, jakby po prostu był wsadzony w krawędź drzwi świstek papieru, który spadł kiedyś. Ja się nachylam i go podnoszę i poddaję, i tak i zerkam na niego. No to ja też ten... Czy to jest duży świstek papieru, czy to jest taki po prostu mały świstek papieru, żeby sprawdzić, czy drzwi zostały otworzone? Nie, to jest świstek papieru z napisem. Okej, okay, chciałbym go otworzyć i... To ja daję ten świstek papieru, bo nie widzę, a nie chce mi się znowu po okulary sięgać, więc daję go Landerowi. Wiem, że coś na nim napisane, ale nie wiem co. Czytam. Na kartce jest napisane... Chwilę zajmuje ci rozszyfrowanie tego, bo napis jest ewidentnie lewą ręką, albo generalnie ręką nie tą, z której korzysta osoba. Głównie jest napisane: Buckmore nie wynalazł balansera. I pod spodem jest napisane dużymi literami: notatki. I zakreślone. I wykrzyknik. Panem czytasz to na głos, bo... No pokazuję wszystkim, jakby tutaj tę kartkę i czytam na głos. No, mamy już potencjalny motyw w takim razie. Gwiznął komuś, ktoś chce teraz pokazać, że jest zmiany, oszustem. Ale szczerze, to co? Jak to ma się zakończyć, bo... No, katastrofą. Tylko że sprawca oczywiście podejrzewam, że chciałby jakoś wrócić. Ale to też nie ma sensu. Bo no co, dobra, chce ktoś nas wszystkich się pozbyć. Wszyscy giniemy. I co, nawet sprawca wraca, ale teraz wszyscy wiedzą, że załoga na balanserze Buckmoora zginęła. To nawet jeżeli potem wyszłoby, że to by nie był jego wynalazek, to cały czas wynalazek byłby jako wadliwy. Nie przysłużyłoby się niczemu. Zawsze można przedstawić go, że ten implementacja była niewłaściwa, że Blackmore nie wiedział, co zastosować. Dobrze by było to skonfrontować z samym tutaj lordem. Nie jest to dla mnie niemniej bardzo zaskakujące, szczerze mówiąc. Natomiast te notatki są interesujące. Co w nich takiego było? Dlaczego twórca tej notatki je przekreślił? Trochę tego nie rozumiem. I one są zakreślone, tak jakby miało to zwrócić na was, waszą uwagę, tak? Jest napisany napis: Buckmore nie wynalazł balansera, i pod spodem jest notatki zakreślone, wykrzyknik, tak jakby zwracało to uwagę. To ma sens, pewnie wynalazł ten statek, który
Działa na słowo honoru. Mnie interesuje, kto napisał tę notatkę i dlaczego jest tak tajemniczy w przedstawianiu informacji. Być może jest w otoczeniu lorda i nie może sam powiedzieć tego wprost. Być może to ma nam wskazać jakieś rozwiązanie. Niemniej podejrzewam i tak ściszam głos. Słuchajcie, ja podejrzewam lorda od samego początku tej naszej podróży. Zobaczcie, jaki jest ten statek. Nie mam pojęcia, po co to wszystko jest skonstruowane, ale być może on to wszystko zainscenizował. Jeszcze nie wiem po co. Możemy być jakimś testem, eksperymentem. Ale jeżeli ktoś by bez problemów mógł zrobić to wszystko, to byłby to lord. Albo z jego woli. No tak, ale dalej wychodzi na to, że on ten balancer ukradł, bo inaczej ta notatka mówiłaby co innego, więc najpierw go ukradł, a potem dopiero zrobił statek, w którym chciał mieć różne rzeczy pod kontrolą. Korzystając tak. Z technologii, której nie jest pewien, wystawiając samego siebie. Dalej mi się nie składa. Trzeba było być kompletnym idiotą, żeby polecieć na technologii, której się kompletnie nie zna. Ja nie zaufałbym czarom. Nie jest powiedziane, że jej kompletnie nie zna. Jakby wszyscy korzystamy z wynalazków cudzych, prawda? Ale ten statek to jeden wielki szajs. No, zgadzam się. Więc gość, jeżeli sam się do niego załadował i go tak zaplanował, to nie grzeszy inteligencją. Nawet jeżeli on wynalazłby ten balancer wariant, to sam się do niego załadował. Czekajcie, może... Dalej źle o nim świadczy. Może mówimy, że ktoś ukradł balancer, może go nie ukradł, może on sam po prostu chciał zatrzymać ten statek w tym miejscu i pozbyć się kogoś albo grupy ludzi. Może nie jesteśmy tutaj przypadkowo zebrani? W ogóle zakładamy, że ta notatka jest też prawdziwa. Może ktoś, skoro już zmienił ciebie we mnie i chciał nas skłócić, może teraz chce nas napuścić na tego całego lorda. Być może. Istnieje też taka możliwość. No dobra, słuchajcie, musimy... Dobrze by było się rozeznać wśród gości i dobrze by było pójść do tego pojemnika, gdzie był przechowywany balancer na samym dole. Może chodźmy najpierw do więc tego pojemnika. Chodźmy... Nie lepiej do gości, mamy chyba bardziej po drodze, bo bary są tuż obok. Mieliśmy na samym początku sprawdzić już to miejsce, to jest prawda. Główne miejsce i główna rzecz, która zniknęła, która nas blokuje. Dobrze, tylko pójdźmy szybko do kapitan i poprośmy o kartę pełnego dostępu. Tak, bo nigdzie się nie dostaniemy bez żebyśmy znowu nie musieli chodzić w ślepe uliczki, bo to bez sensu. To wiesz co, chodźmy do lorda. Jeśli ktoś ma kartę dostępu lord, to jako właściciel tego statku na pewno będzie mieć. Też jest zainteresowany, żebyśmy rozwiązali tę sprawę, więc myślę, że on będzie nawet, jemu będzie nawet łatwiej podać nam jedną dodatkową kartę. Możemy go też obok tematu trochę wypytać o rzeczy, nie mówiąc niczego bezpośrednio. Mm-hmm. I nie narażając tej osoby, która mogła napisać tę notatkę, jeśli jest, tak jak mówisz, w jego otoczeniu. Tak, to prawda. A chciałem się zastanowić, jeszcze a propos tej karteczki, na jakim papierze to jest napisane? Czy jestem w stanie rozpoznać rodzaj papieru? Czy to jest na przykład serwetka z baru, czy to jest... Czy to jest papier, który mógł być w, po prostu na pokładzie statku leżący gdzieś tam? Rzuć na śledztwo. I przy okazji też się chciałem zastanowić nad tym, czym zostało to napisane. Wiem, że zostało napisane lewą ręką, albo nie tą płatną, ale czy to było napisane piórem, czy ołówkiem, czy jaki sposób? 10. Zostało to napisane ołówkiem. Mhm. Dobrze naostrzonym ołówkiem. I to jest papier, który wygląda jak papier, który jest dostępny w pokojach. To moje pytanie brzmi, czy Lander podzielił się informacją, bo ja nie widzę tego pisma, że ono jest pisane niewładną ręką. Tak. Tak, jest to napisane niewładną ręką. Mówię też przy okazji. Czyli ktoś, prawdopodobnie ktoś chce ukryć swój charakter pisma. Po charakterze pisma człowieka można poznać, więc stara metoda, żeby pisać tą ręką, którą nie władasz na co dzień. Ja widzę drugą opcję. W porcie czasami, jak złapało się go złodzieja, się upewniało, że już tej ręki nie użyje. Więc może ktoś, tak mówię sugestywnie, nie ma już swojej władnej ręki.
Jeżeli by nie miał swojej ładnej ręki od jakiegoś czasu Varian, to wtedy by prawdopodobnie przyzwyczaił się do drugiej z czasem i z czasem by pisał tą drugą tak, jak pisał pierwszą. Mówię o Inhibis. Myślisz, że Inhibis napisała te... Nie ma ręki. Notatki? Jedyna osoba, która przychodzi mi do głowy, która nie ma ręki w tym momencie. No dobrze, będziemy mijać szpital, zdaje się, bo będziemy tutaj, zejdziemy po schodach, pójdziemy do pokoju lorda, potem schodzimy po schodach i możemy zejść do szpitala, zanim zejdziemy na sam dół. Więc zerkniemy, zobaczymy, co tam o niej słychać. Jakby tutaj włożyła nam, jakby wsunęła tutaj i uciekłaby? Przecież widziałeś, jak była w stanie. A nic, już nie rozumiem, co tu się dzieje. Mówię tylko, że widziałem, jak ludziom ucina się łapy. No, to prawda. Dobra. Jeszcze moment, jesteśmy w okolicy pokoju, nie? Mhm. To Valeria chce iść do łazienki. Z pokoju, może być w pokoju Landera nawet, nie? Że mówi, że musi skorzystać z ubikacji. Okej, to czekamy. Tak, to sekunda. I jak jest tam w środku, bo też Lander mówił, pokazywał tą kartkę, ten klucz pisma, wszyscy widzieli, nie? Wszystkie mamy te informacje. To chcę zobaczyć na tej kartce, którą wcześniej schowała, którą znalazła w pokoju Zergoza, czy tym samym, tak samo jest napisane, ołówek, papier z pokoju, niedowład ręki, coś w tym stylu. Rzuć na śledztwo. Mhm. 20. I to jest naturalna 20. Generalnie tak, to jest papier z pokoju, ale to jest jakby ładna ręka, powiedzmy, i jest to napisane również ołówkiem, ale to nie jest ten sam ołówek. W sensie widzisz, że na kartce, którą masz, to jest po prostu zapisane... Tamten wyglądał na świeżo zastrugany, w ten sposób, na taki bardzo ostry. Kartka, którą ty masz, wygląda na taki już częściowo zużyty. Nie, pismo jest też inne, no bo tutaj nie jest. Chowam kartkę, wychodzę i idziemy dalej. Wszystko gra? Tak. Dobra, no to chodźmy. No i idziemy w tym, kierujemy się w tym samym do pokoju lorda, ale chciałem też zobaczyć, jak będziemy mijać, jakie są nastroje w barze. Mhm. Czy jest spokojnie, czy jest jakaś ruchawka, czy ludzie po prostu rozmawiają? Rzućcie wszyscy na percepcję. 19. 12. Varian i Lander, kiedy wchodzicie na salę, jakby jest cały czas ciemno, macie lampy ze sobą, ale kiedy wchodzicie na salę, macie wrażenie, że jest jaśniej niż do tej pory. Generalnie jakby poza tym, że świecicie sobie, to być może wasz wzrok już na tym etapie się przyzwyczaił do tego, że chodzicie cały czas w kompletnej ciemności. Valeria nie zwraca na to uwagi, ale generalnie macie wrażenie, że jest trochę jaśniej, być może. Wchodzicie na salę. No i po raz kolejny widzicie, kręci się tutaj kilka osób. Widzicie osobę, której nie widzieliście wcześniej, dlatego zwraca waszą uwagę. Gnomka. Wygląda na nieco nadpobudliwą. Chodzi po sali, rozkłada talerze przy stołach. Na talerzach są jakieś kanapki, jakieś takie... Ewidentnie jakby kuchnia nie działa w pełni. W okolicy chodzi też dziwny jegomość. To jest ewidentnie człowiek, ale jest bardzo zgarbiony. Kuleje na jedną nogę. Rozgląda się dziwnie i też rozkłada talerze. Coś mruczy do siebie. Oboje są w ubraniach służby, obsługi. Przy stołach siedzi kilka osób. Przy jednym siedzi Lyndon Moon razem z Bernim i z Neville'em i coś im tłumaczy. Przy innym Sylda Clemens i pan Niappa też rozmawiają. W okolicy kręci się służba, ale nie wydaje się być w pracy. Po prostu niektórzy z nich siedzą stoją oparci o bary, coś rozmawiają. Standardowo pytam, czy jest tu Tabaxi.
tak. Przechodzi przez salę, zagaduje do kogoś z osób pracujących w służbie, przechodzi, gdzieś tam się kręci, robi sobie kawę. Ja chcę spytać, czy jest Tim Bolin? Nie widzisz go w tej chwili. Wiecie co, poczekajcie chwilę, bo skoro już tutaj jesteśmy, to możemy od razu kilka osób spytać o kilka rzeczy. I widzimy tą tabaksi, prawda? Ja też widzę. Mm-hmm. To chciałbym podejść do tabaksi. Ja zanim podejdziesz do niej, ja cię jeszcze zatrzymuję. To wiesz, to może być ona, albo nie ona, albo wcześniej mogła nie być ona. Obserwuj, jak z nią rozmawiam, jeżeli byś widział coś podejrzanego, to wkraczaj do akcji. Dobra. Jak chcesz, możecie podejść ze mną. To ja podchodzę też. Dobra. No idziecie w jej kierunku, ona ma cały czas ma na sobie strój roboczy, założoną do tego apaszkę, ale już trochę bardziej niedbale, powiedzmy. Zauważę, że udajecie się w jej kierunku. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry. Jakiś problem? Chciałem się spytać, czy wie pani, że jakoś, że kwestią rozwiązania awarii my się zajmujemy w tym momencie. Jak idzie? No, bardzo źle. Jakby mamy tutaj szereg problemów i komplikacji. I chciałbym się spytać pani o kilka detali, które mogłaby pani wiedzieć. I mogłaby nam pani pomóc, jeśli to nie byłby dla pani problem. W tej chwili nie jest pani niczym zajęta i patrzę na jej kawę troszeczkę. Patrzę na dłonie swojej, mówi, Nowal. Czy znajdowała się pani w pokojach gości w momencie, kiedy nastąpiła awaria? Konkretnie w tym skrzydle, w którym się znajduje pokój. No wskazuje to skrzydło. Nie, bo to nie jest zachodnie skrzydło, czy wschodnie, bo to nie ma tutaj wschodu i zachodu, jesteśmy w kosmosie. Robiłam obchód. Mam jakiś problem? Czy była pani wewnątrz pokoju? Nie. Czy zobaczyła pani cokolwiek podejrzanego, ślady jakieś, czy coś ponad normę w tym momencie? Widzisz zastanowienie na jej twarzy, przygląda się wam. Rzuć na perswazję. Na ile się wydajesz miły, przeglądając na niej? 12. Co konkretnie? Obawiamy się, że może być jakiś sabotażysta albo osoba, która miała dostęp nieuprawniony do niektórych pokoi. Widzisz, że się zastanawia przez chwilę i mówi, są na pewno osoby, które mają uprawniony dostęp do pokoju i możecie się chcieć nimi zainteresować. Mówi, popija kawę. Jest takich dwóch gości. Tom i Joe. Trochę podejrzani. No. Mają dostęp do pokojów. Teraz chyba, z tego co wiem, mają jakąś robotę na dole. Przy silnikach czemu czy mają coś. Dostęp? Na jakieś stanowisko? Czasem. Mogą czasem sprzątnąć coś, czego nie powinni sprzątnąć. Ale nie wiem. Jak coś, to ja wam nic nie mówię. Jasne. Jakby co, tej rozmowy nigdy nie było. Ale jesteśmy wdzięczni. Rzuć na perswazję jeszcze raz. 16. Może zróbcie sobie kawę, żeby, skoro macie taką robotę przed sobą, może was postawi na nogi. Bierze swoją kawę i odchodzi. Ja się chciałem zastanowić, czy to była jakaś ironia, czy coś takiego, ale teraz jako... Wydawało ci się, że próbuje ci coś powiedzieć w jasny sposób. A ja patrzę, którą ręką niesie kawę. Prawą. A ja chcę zobaczyć, czy... Jakie ona ma ręce, tabaksi? Ja chcę wiedzieć, że ogólnie tabaksi jak teraz wyglądają. Teraz wszyscy patrzą jak, na ręce. Jak generalnie, jak ludzkie dłonie, tylko pokryte. Ale nie mają jakichś... Tam nie ma pazurów, nic takiego, nie? Co by mogło rozerwać ciało na przykład? Raczej nie aż tak. Nie aż tak. Ja się pytam, bo ja nie wiem dokładnie, jak tabaksy, nie pamiętam, raczej. Jak wyglądają. Wiesz, to wszystko kwestia wyobraźni, ale nie, raczej nie ma takich pazurów, żeby była w stanie rozerwać po prostu ciało. Tak. Nie wydaje się też być szczególnie silna. No dobra, słuchajcie, fakt, może ta kawa to nie jest zły pomysł. I siadam i zaczynam sobie robić kawę. Musicie przejść do baru. Ja też. Obok.
no, przy którym tak. jest kawa. Jak robimy kawę, ja chcę zobaczyć okolice ekspresu. Się przyjrzeć dokładnie, bo to brzmiało jak totalnie. A ja nachylam się nad Landerem i mówię... Bo miałem złe pojęcie. Czemu tak myślisz? Myślisz, że co? Że podejrzewałeś ją? Dalej ją podejrzewam, ale nie w ten sposób. Mam na myśli, że... Myślę, że działa tu więcej stron, niż myśleliśmy. No tak jest. Na początku myślałem, że osoba, która jest sprawcą tego całego zdarzenia, jest ta sama osoba, której szukałem od samego początku tego rejsu, ale możliwe, że nie. Wiesz, myślałem, że ona coś tu kombinuje. Dalej jestem pewien, że ona coś tu kombinuje, szczególnie po tym, jak mówi. Ale wydaje mi się, że ona dostała się na ten statek i dostała się do tej obsługi nie po to, żeby coś rozpieprzyć, tylko żeby znaleźć kogoś, kto coś rozpieprza. Możliwe. Możliwe, że też znalazła się tutaj po to, żeby coś ukraść. Na pewno nie jest tutaj jako część obsługi, ale w tym momencie nie jestem pewien, czy na pewno jest zamieszana w te problemy, czy raczej też kogoś szuka. Słuchaj, Varian, gdybyś był osobą, która planuje ukraść coś z tego statku zarobkowo, po to, żeby sprzedać później z zyskiem, albo po prostu posiąść, na przykład kolekcjonersko. Raczej nie kradłbyś balansera, czyli jedynego sposobu na twój powrót do domu. Więc możemy sobie powiedzieć wprost, że osoba, która ukradła balanser, nie kradła dla balansera. Kradła po to, żeby coś albo zrobić z nim, albo coś z nami. Do czasu zostawienia tej notatki myślałem, że ktoś zawinął balanser po to, żeby zrobić coś innego w czasie zamieszania, paniki i wszystkiego innego, ale teraz, kiedy dostaliśmy notkę, której albo ktoś nas próbuje oczywiście wywieźć na manowce, albo mówi szczerze. Jeśli mówi szczerze, to znaczy, że tu chodzi konkretnie o ten cały balanser. Tak, 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 ale jakby nie chodzi o to, żeby go posiąść. Chodzi o to, żeby coś z nim zrobić. I teraz pytanie brzmi, jak dokładnie balanser działa? Jakie są jego możliwości poza statkiem? Czy można go w ogóle użyć? Czy można go rozebrać i wykorzystać do czegoś innego? Lord ewidentnie jest jeszcze wiele nie pytań. Wie. Może Lord wykorzystuje tylko jego część. Nie mam pojęcia, co takie rzeczy robią, ale to wiesz, jakby ktoś wziął do ręki siekierę i myślał, że można nią tylko rąbać drzewo, a nie wiele innych rzeczy, którą można zrobić siekierą. Być może Lord sam nie bardzo umie obsługiwać tego właśnie. I te notatki na przykład, to nie były wcale żadne notatki, tylko instrukcja obsługi. Czyjeś notatki, które on wykorzystuje, żeby jakkolwiek móc z niego korzystać. Najprostsza rzecz, jaką mi przychodzi do głowy, to że cokolwiek tu się dzieje, jest po to, żeby ukarać Lorda, ale to znowu trzymając się tego, że notka jest prawdziwa. Kiedy rozmawiacie, Valeria, ty słyszysz tę rozmowę cały czas, rzuć na śledztwo. 15. Podchodzisz do lady, gdzie no widzisz elegancki dzbanek szklany, widzisz jakieś tam pudełka, kawę, paczkę, generalnie wszystkie, cały sprzęt potrzebny do zrobienia kawy. Na stole leży karta dostępowa do części tej dla załogi. Tak po prostu sobie leży, zauważasz ją? Biorę ją. Czy przyglądasz jej się? Tak. Ale tak, żeby nikt nie widział. Ale ja chcę, chwila, bo my też szliśmy po tą kawę jakby cały czas rozmawiając, więc... To też widzimy to? Więc powinniśmy zobaczyć. Ale to jest tak, że ja nie chcę ukrywać przed nikim. Ja chcę zobaczyć, co jest na tej karcie, ale to nie jest tak, że chcę ją schować czy coś, to jest, nie? Karta jest metalowa, ma dziurki w różnych miejscach jakby losowej wielkości. Jest wygrawerowane na niej imię i nazwisko Timbolingan i leżała. I wy widzicie, że Valeria coś bierze ze stołu. Ta karta była... Jakby była, nie wyglądała, jakby ktoś ją próbował gdzieś ukryć, czy coś takiego, po prostu leżała w widocznym miejscu. To ja przychodzę z kawą, odwracam się do reszty i pokazuję im, tak, żeby nikt więcej nie widział oprócz nas, nie, tą kartę, i mówię, że ta tabaxi chyba jest po naszej stronie, pokazuję im tą kartę. Bardzo dobrze. Nawet nie musimy niepokoić Lorda, chociaż prędzej czy później będziemy musieli. Ale dobrze widzieć. Widzisz, Varian, czasami nie warto być rasistą. Co? Nieważne.
No to co, dopijamy kawę i teraz mamy opcję. Albo idziemy do Lorda, albo rozmawiamy z ludźmi, albo idziemy do Balansera. Gdzie, jak, co wybieramy? Drużyna. Najpierw chcę powiedzieć, że mogę mieć za chwilę konflikt interesów. Jaki? Zaczynam podejrzewać, że to całe Tabaxi jest tutaj po to, żeby dorwać mojego szefa. Zwróćcie uwagę, ostatnia osoba, z którą gadał, o której my wiemy, to Tim Bolin. Mhm. Bolina nie ma, to jest jego karta. Vergoza nie ma. Możliwe, że kręciła się blisko i ją zauważyłem właśnie dlatego, że próbowała w jakiś sposób obserwować Vergozę. Teraz, jeśli Vergoz chciał się mnie pozbyć, to niech robi sobie z nim co chce, ale jeśli nie, może być cię problem. Varian, dostaliśmy kartę dostępu. To jest po prostu zasób, z którego możemy korzystać. Jeżeli okaże się, że Tabaxi działała w ten sposób, żeby zabić niewinnego człowieka, albo względnie niewinnego, tak widzisz, że Lander chwilę troszeczkę zapauzował przed tym niewinny, ale w każdego razie niewinnego w tej sprawie, to no to po prostu dostaliśmy od niej darmowy prezent. Jakby nie jesteś pracownikiem Tabaxi, ani nie musisz już z nią brać ślub, więc spokojnie. Kiedy rozmawiacie sobie, to widzicie, że przez salę z przedniej części przechodzi Bossman. Mhm. W ręku niesie jakąś skrzynkę z narzędziami czy coś takiego. Widząc was, kłania się i idzie w waszym kierunku. No dobra, no to dzień dobry, dzień dobry. Jaki dobry, taki dobry. Jak tam sprawa z prądem na statku? Będzie ciężko trochę. Na razie z chłopakami staramy się posprzątać tam. Jak najwięcej wody, ale jeszcze jest dodatkowa robota. Nie wiem, czy słyszeliście o najnowszym pomyśle. Żeby podpiąć zasilanie z masztów. Tak, żeby włączyć światło. Właśnie idę to sprawdzić, ogarnąć, jak to wygląda. Nie powinno to być dużym problemem. Będzie potrzebny po prostu długi kabel. Nie będzie problemu z wyjściem? Nie musicie wychodzić do przestrzeni kosmicznej, prawda? Nie. Jest taki korytarz, który prowadzi z mostku do masztów. Kwestia podciągnięcia tutaj kabla tym korytarzem. Nie powinno być problemu. Pokazuję na skrzynkę z narzędziami. Mogę zerknąć? Pokazuję ci tą skrzynkę, no jakieś czy klucze, jest tutaj jakieś takie rzeczy. Coś cięższego, co mogłoby w tej skrzynce, z czego... No jest tam jakiś klucz, ale to jakby nie jakiś... Nie, nie super... rozwaliłbym tym podłogi ani czegoś takiego. Podłogi byś raczej tym nie rozwalił. Wzruszam ramionami. No, a co, coś nowego? Coś się dowiedzieliście? O, mamy kilka tropów. Na razie nic konkretnego. Jak będziemy coś wiedzieć, damy znać. I chciałbym się przyjrzeć Bossmanowi, czy nie jest czasem przeźroczysty trochę jego skóra. Mhm. Rzucaj na śledztwo. 19. Bossman jak Bossman. Dobra. No to dziękuję. Kłania wam się. Życzymy powodzenia. To jak on odchodzi, ja nachylam się znowu do nich i mówię... Zajmodyw z tym przepięciem zasilania jest tak debilnym pomysłem, o jakim tylko mogłem słyszeć. Nie wiemy cały czas, kto rozpieprzył dotychczasowe zasilanie, a oni już chcą ściągać je z następnego miejsca. Co broni osobie, która zapieprzyła ten cały transponder, cokolwiek jak to się nazywa, razem z i wyłączyła nam zasilanie, żeby rypnąć je jeszcze raz, skoro nawet cały czas nie wiemy, kto to zrobił i jak. A być może pierwsze źródło zasilania to cały czas próbują naprawić, więc to nie jest tak, że to ta opcja jest kompletnie wyłączona jeszcze. Natomiast łatwiej nam będzie też znaleźć sprawcę, jeśli będzie światło, prawda? Jest ciemno jak w dupie. Zakładam, że to światło będzie faktycznie dłużej niż 5 sekund. Ciężko tutaj już coś więcej zepsuć, więc niech robią co robią. A w najgorszym wypadku wszyscy umrzemy w potwornych męczarniach, nie przejmujcie się. Albo szybko, to w najlepszym. To, no, mówiłem o najgorszym. Dobra, schodźmy na dół. Gdzie się udajecie? Z racji tego, że mamy kartę, no to już nie musimy iść do Lorda prosić. No to w takim razie, skoro mamy już kartę dostępu, no to możemy się kierować dalej na nasze poszukiwania. Tym razem idziemy do pokoju, gdzie znajdował się Balancer, ale najpierw chcemy zajrzeć i zobaczyć, jak się miała Imnibis, więc idziemy tymi spiralnymi schodami po samym środku sali balowej na dół i kierujemy się do szpitala.
kiedy wychodzicie, widzicie, że słyszycie, że skrawki jakiejś rozmowy, że przy obu stolikach toczą się jakieś dyskusje. Ale no ignorujecie to, przechodzicie na dół, schodzicie spiralnymi schodami, oświetlając sobie drogę, przechodzicie przez korytarz, docieracie do drzwi, do szpitala, tak? Naciskacie klamkę, wchodzicie do środka, no drzwi są cały czas uszkodzone. I waszym oczom okazuje się niecodzienny widok, dlatego że na łóżku leży cały czas podpięta do jakiejś tam kroplówki czy czegoś takiego Inhibis, a obok niej najwyraźniej na straży stoi, jest ustawiony robot, którego spotkaliście również przy wejściu, który jak tylko wchodzicie, podnosi swoje ramiona i zerka w waszym kierunku. Ona wydaje się być cały czas nieprzytomna. On włącza lampki i słyszycie głos: proszę, nie zbliżasz się do pacjenta. Dobrze. Nic tu po nas. Nie, on cały czas oświetla was, ale jakby nie rusza się w żaden inny sposób. Ja się już z nim nagadałam. Idziemy do balansera. Nie mam ochoty patrzeć na to ustrojstwo ani sekundy dłużej. Chodźmy dalej. Jak tylko się wycofujecie, to on opada z powrotem do swojego poprzedniego stanu. Dobra, no to teraz musimy zejść tutaj po tej... Będę mówić lewa, prawa strona, bez łatwiej. Po tej lewej stronie musimy przejść do korytarza tego zewnętrznego i zejść na dół. Mhm. Jeśli dobrze czytam mapę. Tak. W miarę sprawnie już na tym etapie poruszacie się po statku, ale kiedy docieracie do drzwi, które wcześniej były zamknięte na kartę, zauważycie, że są lekko uchylone i jakby coś jest wsadzone, jakaś skrzynka jest wsadzona między nie, tak jakby nie były w tym momencie zamknięte, tak jakby ktoś chciał je otworzyć na stałe. Więc nawet nie musicie używać karty, żeby przejść niżej. Ja się znowu nachylam i mówię: Tommy Joe? Być może. Zobaczymy. Gdzie nam powiedziała, że Tommy Joe sprzątają się w tej chwili? Mówią, że mają pracę na dole, czyli jak rozumiem na najniższym. Ona powiedziała, nie na środkowym. Powiedziała, że mają jakąś robotę na dolnym pokładzie, ale... Dobra. No nic, może ich zobaczymy. Może ich zadamy im kilka pytań. Schodzicie zatem niżej. No i przechodzicie do korytarza, w którym byliście już wcześniej. On jakby z jednej strony prowadzi do pomieszczenia z balanserem, z drugiej strony prowadzi do silników. No i na środku jest jakby to pomieszczenie z systemem chłodzenia. Od strony silników słyszycie głosy, których nie znacie do tej pory. Jakieś ktoś z kimś rozmawia. Czy jestem w stanie rozpoznać, co to za głosy? To są głosy takich osiłków, czy to są głosy jakby takie próbujące szeptać, czy jakie to są głosy? Czuć na intuicję w takim razie. Naturalna 1, 4. Wydaje ci się, że to są męskie głosy, ale jest echo, trudno ci określić, o czym one tak naprawdę nawet rozmawiają. Mhm. Dobra, najpierw się kierujmy do balansera, nie ma co się tymi typami na razie przejmować. To jest najważniejsze, opóźniamy to niepotrzebnie długo. Mhm. Podchodzicie do drzwi. Mhm. Otwieracie jakby pierwszy włas, który nie wymaga karty. Wchodzicie do pomieszczenia, w którym no, są jakieś tam kable, jakieś części i tak dalej, ale ewidentnie nie ono stanowi to najważniejsze. Na końcu tego pomieszczenia znajduje się okrągły, duży włas ze szparą na kartę. No to Waleria, proszę. Czyń powinności. Sezamy, otwórz się. Otwierasz, tak? Tak. Wsuwasz kartę, przyciskasz trochę mocniej, wchodzi głębiej i drzwi odskakują i możecie je teraz chwycić i otworzyć. Jest tu cały czas ciemno. Oświetlacie sobie wszystko swoimi lampami, jak rozumiem. Wchodzicie do drzwi i widzicie pomieszczenie. Pierwsze, co zwraca waszą uwagę, to podest znajdujący się na samym końcu pomieszczenia na środku. Jakby podest jest pusty, zakładacie, że być może znajdował się tam balanser. Poza tym pomieszczenie jest w miarę puste, chociaż z boku znajduje się jakiegoś rodzaju panel, coś takiego, taki stół po prawej stronie waszej.
No ale poza tym jakby jest praktycznie pusto w tym pomieszczeniu. Z tyłu, za tym podestem, na którym prawdopodobnie znajdowało się urządzenie, jest taki pionowy pas szkła, który wygląda jakby normalnie. Była tam lampa, która miałaby oświetlać całe to pomieszczenie w taki bardzo designerski sposób, ale w tym momencie jest wyłączona. Ona idzie od sufitu do podłogi. Co robicie w takim razie? No ja chciałbym się przyjrzeć generalnie okolicy. Chciałem się przyjrzeć przede wszystkim na podłodze, czy znajduję przede wszystkim ślady wilgoci, które spotkaliśmy w pokoju Valerii i w łazience. Czy znajduję tą dziwną ślady jakiejś dziwnej, charakterystycznej sadzy? Czy znajduję być może ślady po czyszczeniu takiej sadzy, jakby ktoś chciał ją później wymazać i wyczyścić? No i czy znajduję jakiekolwiek fizyczne ślady, na przykład włamania się, kroków, czy coś zostało zrzucone, że coś zostało przewrócone, zabrane z miejsca, poza balanserem oczywiście, którego wiemy, że nie ma. Czy to wyglądało na kompletnie chirurgiczne wyjęcie, czy może jednak sprawca targał się z tym balanserem i go wyrywał ostro, tego typu rzeczy. Zanim to zrobisz, ja chcę jeszcze zapytać. Lander, nie mam pojęcia, jak cokolwiek tutaj działa i pewnie nawet bym nie zauważył, gdyby coś się tu było w złym miejscu, ale jak mi powiesz, czego mam szukać, to mogę ci pomóc. No dobrze, to generalnie szukajmy wszyscy i opisuję dokładnie, czego, jakich śladów możemy zacząć na początek szukać i no to jest to, co powiedziałem przed chwilą. Ja nie będę już powtarzać tego. Skoro wszyscy przeszukujecie to pomieszczenie, to niech wszyscy rzucą na śledztwo w takim razie. 1 naturalna. 6. 2. Jesteśmy detektywami, sami 3 razy Sherlock Holmes by się nie powstydził. Stwierdzamy, że nie do końca rozumiemy, jak działa to pomieszczenie i wychodzimy. Gdzie jest podłoga? Gdzie jest sufit? Nie wiem. Gagolsena wszedł. Jest tu bardzo ciemno. Zwracacie na pewno uwagę, że na to, że podłoga się generalnie trochę klei w niektórych miejscach. Nie, że cała, po prostu są gdzieś jakieś zlejące plamy. Nie ma tu wykładziny, podłoga jest gładka, błyszcząca, drewniana i gdzieś są kleiste plamy. Na środku tej podłogi to jest coś, co nawet ślepemu nie umknęłoby, chociaż umknęło Landerowi, zauważył to Varian ze wszystkich. Mam najlepszy rzut na śledztwo, to nie jest dobrze, kiedy Varian ma najlepszy rzut na śledztwo. Przechodzisz przez środek pokoju, rozglądasz się tak, Varian, rozglądasz się dookoła, widzisz, że nie do końca widzisz ściany tego pokoju. Więc postanawiasz szukać najbliżej siebie, kierujesz lampę w dół i widzisz, że coś niewielkiego leży na podłodze. Coś, co wygląda jak... Tak, patrzysz, wydaje ci się, że to cygaro. Że to leży nie, na ziemi cygaro. Nie dotykam go, tylko mówię... Dobra, kazałeś mi szukać... To nie do końca jest to, czego mieliśmy szukać, ale coś tu jest. I pokazuję cygaro. Jest to ślad kogoś, kto nie powinien tutaj być, więc jest to nadal fantastyczne znalezisko. Gratuluję, Varian. I kto z pasażerów palił cygara? Jest tutaj, kiedy zwracasz uwagę na to, na co Varian ci pokazuje, orientujesz się, że to nie jest cygaro. Tylko co? Co to jest? To palec. Varian, chciałbyś się chyba odwrócić w tym momencie. Bo? To nie jest cygaro chyba. Ja tak przez chwilę jeszcze kminię, po czym... Dobra, poszukam tam i idę w inny ruch sprawdzać. Valeria podchodzi, patrzy na to, co tam leży i... Okej. Się oddala od tego lekko. Ja chciałbym się przyjrzeć temu palcowi, czy jest to palec ludzki, czy jest to palec męski, czy damski. Można by to poznać z grubsza po budowie skóry i po prostu czy jest duży, czy jest po rozmiarze. Rzuć. Na medycynę. Będzie znowu 1. Nie no, 7. Trochę lepiej, ale też niewiele. Palec wygląda tak samo jak dłoń Inibis, czyli jest nieco zniszczona, to jest, nie wiem, mniej więcej pół palca. Trudno ci powiedzieć, określić, jakby prawdopodobnie ludzki albo jakiegoś humanoida. W sensie, trudno powiedzieć, to może być elf, tak, czy coś takiego, nie mają innych palców.
trudno ci określić, nie wiem, sylwetkę tej osoby, czy coś takiego. Nie, no nie sylwetkę, tylko ewentualnie, wiesz, no dobra. Wygląda dość delikatnie. Okej, okay, wygląda dość delikatnie. Ale nie jesteś w stanie czy jest określić, to, jaki to jest, jaki to jest palec? Czy to jest palec wskazujący, nie, środkowy, trudno ci, serdeczny? Trudno ci określić tak naprawdę. Ale po nie kciuk. W tym fragmencie. Nie, no, nie kciuk, nie jest to kciuk. To ja mówię w końcu, co to jest? To palec czyjś, Barian. Odwracam się, podchodzę i bez najmniejszego problemu patrzę na ten palec. Okej, okay. Więc masz problem z całym ciałem, ale jak widzisz palec, to jest w porządku? Widziałem masę uciętych palców w porcie. No tak, wybacz. Czy jest paznokieć? Tak. Czy ten paznokieć miał jakiekolwiek ślady makijażu, czy jakiegoś malowania, czy czegoś, czy jest taki idealnie... Wygląda jak... Naturalny. Naturalny paznokieć. A coś pod tym paznokciem widać? Czy jest czysty paznokieć? Czy jest brud paznokieć? Wygląda na czysty, na tyle, na ile, to wiesz, czy jest... na źle leżący palec. Nie? No, tak. Czy jest chropowaty, czy jest... Czy wygląda... Powiedziałeś, że wygląda delikatnie. Paznokieć też, jak się to myślałem. Jakby trudno ci powiedzieć, no Nie wygląda jak ktoś, kto bardzo pracował fizycznie w ostatnim czasie na przykład, albo coś takiego, nie? Ale jakby trudno ci powiedzieć cokolwiek więcej, tak naprawdę jest ucięty, częściowo zaczerniony tą dziwną sadzą. Niewiele jesteś w stanie tak naprawdę powiedzieć o tym właściwie. Coś szczególnego jest w tym palcu, poza tym, że nie jest przytwierdzony do reszty ciała? No, pytanie brzmi, jak się tutaj znalazł, prawda? No bo to zakładam, że... Wokół niego krwi nie widziałem, bo zakładam, żebym zwrócił uwagę, żeby nie, nie coś... było żadnej krwi. Nie, właściwie nawet się nie schyliłeś do niego, nawet ty widziałeś, że to jest ten, musiałbyś dokładnie przeszukać. No dobra, to robię podłogę, to. Chcę zobaczyć, czy jest gdzieś tu krew. Co robi reszta w tym momencie? Widzicie, że Varian nachyla się, zaczyna szukać, oglądać podłogę dokładnie. Jak też chcę zobaczyć, czy ten palec, on jest ucięty, czy przypalony, tak jak ta ręka ma wcześniej? Ma ślady takiej sadzy, jak inne rzeczy, okay. I trudno ci powiedzieć więcej. Mi się powtarza motyw ognia, co mnie trochę niepokoi. Co wy robicie? Varian, wiem, że ogląda dokładnie podłogę, reszta. W jakiej odległości od tego miejsca, gdzie był ten balanser, jest ten palec? Jeszcze raz? Gdzieś na środku sali mniej więcej, tego niewielkiego pomieszczenia. To i Valeria chce jeszcze zobaczyć okolice samego tego miejsca, gdzie był balanser, nie? Czy tam nie ma jakichś śladów właśnie sadzy, czy czegokolwiek takiego? Z tym palcem. Ponieważ wcześniej rzucaliście na śledztwo, to rzućcie teraz oboje na percepcję, żeby zobaczyć, czy zobaczycie coś fizycznie po 15. prostu. 9. Varian i Valeria miałem na myśli. Aha, okay. Ale chyba, że jakby też Lander próbuje przyglądać się rzeczom. Jakby czego konkretnie szukasz, powiedz mi, bo... 12. Lander, czego ty konkretnie szukasz? Co robisz tak naprawdę? Varian widzisz, że przeszukuje podłogę, patrzy dokładnie, szuka śladów na podłodze. Valeria ogląda ten podest, gdzie prawdopodobnie był balanser. No jest jeszcze panel jakiś w pomieszczeniu, możesz się jemu przyjrzeć, no, jeśli chcesz. Chciałbym generalnie, skoro już się wcześniej przyglądałem, bo wcześniej przyglądałem się pokojowi i nic nie znalazłem, jest za ciemno dla mnie. No to może chciałbym się przyjrzeć temu panelowi, czy były jakieś ślady ruszenia, czy były jakieś, czy cokolwiek znajduje. Rzuć zatem na śledztwo jeszcze raz w takim razie. 22. Okej. W takim razie. Varian. Przylegasz do podłogi, zaczynasz szukać dokładnie. Szukasz śladów krwi. Dłońmi krążysz po prostu po podłodze. Oświetlasz sobie kawałek po kawałku. Docierasz do rogu pomieszczenia i pod twoim palcem czujesz, że coś się znajduje. Sprawdzasz dokładnie co to, znajdujesz monetę. Ponieważ mam na sobie okulary, to podnoszę ją monetę i ją oglądam. To jest pojedyncza moneta po prostu. Po prostu złota moneta, czy jaka? No, jakaś tam brązowa, czy coś takiego. No, jakiś najmniejszy miedziak. Zaraz, no niech reszta powie, to coś, to... Ale krwi nie znalazłem. Valeria? Rozglądasz się przy podejście? Podest jest całkowicie czarny.
ozdobny, taki jakby w sensie może nie ozdobny, ale jest jakby zrobiony z gładkiego materiału, minimalistyczny. Na środku jest takie delikatne wgłębienie, jakby w tym miejscu można było postawić taką kulę. Rozglądasz się wokół niego. Widzisz, że na tym podejście jest, w jednym z miejscu jest rozsypany jakiś proszek. Jakieś coś. Dotykasz tego, jakby to jest na tyle widoczne, że jakby nawet rozglądając się pobieżnie zauważasz to. To wygląda, kiedy się temu przyglądasz, wygląda to dość specyficznie, dlatego że jest jakby trochę rozsypane jakiegoś czarnego proszku i coś, co wygląda jak taka mała kulka zrobiona z jakiegoś czarnego proszku, ale w momencie, w którym kładziesz rękę obok, wywołujesz jakieś drgania, to ta kulka rozpada się na taki proszek. Tak jakby to było, nie wiem, czy wiesz, jak to sobie wyobrazić. Jakby to była zrobiona z jakiegoś czarnego proszku jakiejś sadzy kulka, która była tam postawiona, ale w momencie, jak tylko, wiesz, wywołałeś jakieś drgania, to ona się rozsypała. Lander, ty przyglądasz się panelowi. Panel wygląda w ten sposób, że jest przykryty taką pokrywą blaszaną i tylko w niektórych miejscach są takie szklane wizjery, przez które widać zegary jakieś. Widzisz na tych zegarach, rzuć na inteligencję jeszcze, powiedz mi. 17. Kiedy patrzysz przez te wizjery na zegary, które są tam, zauważasz, że niektóre z nich, jak wydajność, moc silników, są ustawione na wartości zaznaczone na czerwono, podkręcone na maksa. Co zwraca twoją uwagę? Czy mam możliwość je skręcić w dół, czy coś takiego? Nie, dlatego że one są za szybą, a wszystko jest przykryte pokrywą. Mhm. Czy jest tutaj jakiś zamek albo... Widzisz jakiś... szparę na kartę dostępową. Valeria, czy mogę cię prosić na chwilę? Podchodzę. I pokazuję jej to, co przed chwilą sam zauważyłem. Zobacz, ktoś próbował przeładować statek. I pokazuję kolejną, że tu wszystkie te miary są zaznaczone na max i tym podobne rzeczy. To jednak nie chciał nas tylko zatrzymać, tylko naprawdę ktoś chce doprowadzić do katastrofy. Być może. A być może potrzebne było mu przegrzanie żeby balanser się sam wyłączył, żeby go wyjąć. Więc... Nie mam żadnego pojęcia, jak działa balanser. Ja też nie mam pojęcia, zgaduję tylko. Czy możesz otworzyć mi ten panel i wskazuję na wejście na kartę? Mhm, tak. Biorę. Wkładasz kartę i nie jesteś w stanie jej docisnąć na tyle, żeby otworzyć. Jakby najwyraźniej nie pasuje tutaj ta karta. Ale ponieważ Lander miał wysoki rzut, to poza tym, na co zwróciłeś uwagę, zwracasz uwagę, że coś przy krawędzi tego panelu, coś jest, jakieś coś ciemnego. Sięgasz po to palcami i czujesz pod palcami małe, czarne piórko.